przy naszym webinarze i myślę, że jeszcze 2-3 minutki będziemy startować. Także zabieramy coś do picia, coś miłego, odpalamy sobie głośniczki i zaraz zdradzimy tajemnicę, czym się będziemy dzisiaj zajmować. Myślę, że sporo do wykorzystania. Jeśli jesteście na czacie i już dobrze wszystko widzicie, dobrze słyszycie, to dajcie znać o swojej obecności. O, witam Aniu. Dajcie znać, że tam jesteście, czy wszystko dobrze słychać, czy widać. O, pojawiają się ludziki. Wszystko ok, świetnie. Proszę, chyba nawet znajome buzie i twarze. No to moi drodzy, będziemy, moi drodzy bądź moje drogie, jeszcze tak rzucę sobie okiem na listę. Ja się przedstawię na początku. Nazywam się Teresa Smoleń, jestem trenerem w programie Zaprogramuj Przyszłość dla Stowarzyszeń Mistrzowie Kodowania. Będziemy miały dzisiaj taki webinar offline'owy, troszkę wpleciony w online. Tyle mogę zdradzić, ponieważ osobiście współpracuję z waszym nucem tyskim i mam nadzieję, że jakieś tam buzie, które mnie znają, są i będą się dzisiaj świetnie bawiły. I ponieważ spływały takie informacje, że szukacie takich pozytywnych pomysłów na to, co można sobie wpleść w zajęcia, to mam nadzieję, że uda się tę ciekawość dzisiaj zaspokoić. Mam świadomość, że 4 godziny to jest spory czas poświęcony na siedzenie, które wydawałoby się relaksacyjne. Witaj, Agatko, właśnie o was mówię. Wydawałoby się, że relaksacyjne, ale jednak jest to sporo czasu do wysiedzenia, do czego nauczyciele nie są przyzwyczajeni, ale mam nadzieję, że nie będzie to czas stracony. Wszystko będzie się działo powolutku, tak żebyście mogły sobie zanotować wszystkie niezbędne informacje, żeby udało się wam zaplanować to, co będzie się działo. Więc mam nadzieję, że wszystko złapiemy w mig. Czym będziemy się dzisiaj zajmować? A no właśnie, szybka zabawa w kodowanie. Ponieważ wiem, że działacie już prężnie w programie, część z was już nawet zakończyła zajęcia i część z was tak naprawdę już gdzieś nawet zdążyła od nich odsapnąć, ale jest też grupa, która jeszcze jest w ferworze działania. Pojawiły się od was takie sygnały, że bardzo często szukacie takich aktywności i takich działań, które można sobie wpleść naturalnie w zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a kto mnie zna, ten wie, że jestem też nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc ja również takich rozwiązań szukam, które można sobie szybciutko wrzucić w tok zajęć, wpleść poszczególne edukacje, odpowiednio zmodyfikować, tak żeby moi uczniowie już byli przyzwyczajeni do tego, że ma to określoną formułę, można to w sprawny i efektywny sposób jednocześnie przeprowadzić, więc dzisiaj te propozycje będą właśnie takimi zadaniami. Będzie to troszkę modyfikacji gier, które znacie, być może dla niektórych nowych, dla niektórych może to będzie utrwalenie. Liczę na to, że osoby, które tam są dzielnie na czacie i będą się przysłuchiwać, podzielą się także swoimi spostrzeżeniami, jeśli działały z daną grą, z danym pomysłem, być może pojawiły się w waszych szkołach takie modyfikacje zadań, które będą dla nas wszystkich ciekawą inspiracją i ciekawym pomysłem. Dlatego mam nadzieję, że będziecie aktywnie się tym dzielić. Jeżeli coś byłoby niejasne, coś wymagałoby doprecyzowania, to bardzo proszę, żebyście pisały na czacie o tym, co jeszcze objaśnić, co dodać, co może znalazłyście w tym materiale. Ja natomiast na czacie będę wrzucała wam linki, informacje o tym, gdzie można ten materiał znaleźć, więc zachęcam was do tego, żebyście na bieżąco sobie te materiały pobierały, zapisywały sobie jako pliki, żeby potem gdzieś się w tym odnaleźć, więc można sobie w międzyczasie nawet stworzyć taki folder na pulpicie z dzisiejszego webinaru, żeby potem się w tym nie pogłupić, otworzyć sobie plik tekstowy, żeby zapisywać sobie linki. Witaj, Batko, żeby zapisywać sobie linki i te informacje sobie z dzisiejszego dnia zbierać. Jeżeli coś, bo ktoś z was umknęło, to bardzo proszę, żeby na bieżąco wrzucać. Będziemy miały taki czas na koniec, żeby jeszcze dopytać, wyjaśnić, doprecyzować. Ja pozwoliłam sobie od razu na ty, tak do całej grupy pań, jak widzę. Jeśli jest tam jakiś pan, to proszę, żeby się ujawnił, bo potem mówię, drogie panie, albo mówię do was i na końcu odzywa się jakiś mężczyzna i czuje się nieswojo. I tym mężczyzną nie jest nikt od nas.
Więc jeżeli by się pojawił jakiś pan, to proszę, żeby dał znać. Natomiast jeśli nie macie nic przeciwko, widzę, że hello, cześć, więc ja też zakładam taką opcję nieformalną i że cześć Tereska, wszystkim znane, bo już do tego przywykłam, może być też taką formą, którą mam do Was, więc będę się do Was zwracała na ty. W takim razie rozumiem, że kawa już w ręce, herbatka już gotowa, przewidziane są przerwy. Jeżeli same będziecie też czuły, że jest taki moment, że już po prostu tego jest za dużo, to też piszcie, to będziemy to sobie dostosowywać. Słuchajcie, co na początek. Kto mnie zna, ten wie, że ja jestem zakochana we wszelkiego rodzaju kostkach. Kostki, kostki, kostki to jest taka rzecz, która potrafi wybronić z każdej sytuacji, zaplanować nam zajęcie na milion sposobów. Jest taką ciekawą deską ratunku w momencie, kiedy trafiamy na jakieś zastępstwo, w momencie, kiedy to jest taki dzień czasem na niebo i takie się zdarzają. Więc kostki są tym rozwiązaniem, które wprowadza sporo urozmaiceń, a na dodatek pozwala na to, żeby w taki atrakcyjny sposób dla dzieciaków zaprezentować i wprowadzić je w temat. Kto z Was zna wszelkiego rodzaju zabawy z wyturlaj sobie, a to tygrysa, a to potworka, a to muchomorka, czy cokolwiek jeszcze innego? Kto o tym słyszał? Ania jest. Tak, zakładam, że większość z Was słyszała. Innej opcji, tak jakby nawet po cichu, tak nawet po cichu liczyłam, że już wiecie, znacie, świetnie. Słuchajcie, gdzie jeszcze szukać sobie takich rozwiązań, bo część z Was na pewno gdzieś sobie krąży i szuka i ma jakieś swoje pojedyncze pliki. Natomiast same doskonale wiecie, że w tych rzeczach, które można sobie zaplanować z dzieciakami, jest parę materiałów, które można sobie fajnie wygooglować i znaleźć. Na przykład ten, który zapewne macie, czyli potworek. Witaj, Danusiu. Czyli potworek, który jak sobie klikniecie, to za chwileczkę będziecie mogły sobie rzucić okiem na wyturlanie sobie potworka. Natomiast ja z tym pomysłem spotkałam się parę dobrych lat temu, kiedy jeszcze miałam przyjemność studiowania na studiach z języka angielskiego i w ramach swojego projektu przygotowywałam takie zadanie, więc chętnie się nim z Wami podzielę. Tak, to było zadanie do zaliczenia na język angielski, gdzie osobiście jest to moje dzieło, słuchajcie, dlatego się nie chwalę. Jedno z nielicznych, które powstało spod mojej ręki, bo jakoś niespecjalnie się w tym czuję. Natomiast zaraz Wam wrzucę link. Czy ktoś nie zna tej struktury ćwiczenia? Ktoś nie zna takiego pomysłu? Jeśli tam jest, to będę dodatkowo tłumaczyć, natomiast wrzucę w międzyczasie Wam link do rybki. Wrzucę link do rybki. Jest tam ktoś, kto nie zna? Słuchajcie, wrzuciłam Wam link do rybki. Zabawa polega na tym, że rzucamy kostką i sprawdzamy, ile oczek wypadło na kostce. Następnie znajdujemy element, który odpowiada danej części, którą bądź danemu elementowi, który w danym momencie będziemy rysować. Jeżeli w pierwszym rzucie wypadła nam trójeczka, na przykład, to znaczy, że ciało naszej rybki będzie taką plamą. Następnie rzucamy ponownie kostką i będziemy wiedzieli już, jaki kolor będzie miała nasza ryba. Więc mamy tutaj taki dodatkowy element, bo zwróćcie uwagę, że bardzo często te karty, które gdzieś tam pojawiają się w internecie, są jednak czarno-białe. Następnie mamy ogonek, mamy płetwy, mamy oczy, usta i znamiona, słuchajcie, które można dodać, więc jest taka rozbudowana wersja. Wiem, że w projekcie jest wśród Was grupa nauczycieli także języka angielskiego, więc wydaje mi się, że takie poszukanie sobie inspiracji, chociażby na Pinterestie, ponieważ kiedy wpiszecie na Pinterestie rol E i na przykład właśnie minionki albo rybki, albo tym podobne, pojawia się sporo materiałów, które można sobie tam z różnych blogów pobrać. Natomiast takim polskim źródłem inspiracji na pewno jest Printoteka i chociaż materiał płatny to zdecydowanie jeden z takich, w który warto zainwestować i masę takich materiałów, które można sobie pobrać, które jednocześnie wprowadzają nam świetnie dzieciaki do funkcjonowania
odczytywania w układzie współrzędnych, do odczytywania pionu i poziomu, do tego, żeby znajdować element styczny, który pojawia się na wskutek rzucenia kostką, co jak doskonale wiecie, podczas pracowania z matą jest niezwykle istotne, żeby dzieciaki szybciutko odnajdywały się w tym układzie, a na początku ten układ współrzędny wydaje mi się bardziej abstrakcyjny niż właśnie taka forma zabawy. Na ostatnim webinarze natomiast zastanawialiśmy, jak można sobie tą zabawę wykorzystać do wprowadzenia między innymi do robotów, no i pojawiła się taka opcja. Zaglądnijcie za chwileczkę w link, który dostaniecie. I jak go otworzycie, to powiedzcie, co tam będziemy, słuchajcie, rolować. Ten link, który teraz wrzuciłam, ja tego nie wyświetlę na ekranie. Chciałabym zobaczyć, czy udaje się zaglądnąć, czy pliki się otwierają. Zaglądnijcie w link, który wrzuciłam, bo jest tam coś, co świetnie znacie, myślę. A przynajmniej tak wierzę. To też taka moja słodka twórczość popołudniowa. Kto już wie, co ukryło się w kolejnej grze? Jest, świetnie, Ania pierwsza, słuchajcie. Mamy tam Dota. Zaraz go sobie, słuchajcie, namierzę, żeby wam pokazać. Jak już mamy materiał. Zaraz rzućcie okiem. Słuchajcie, jest, koloruj sobie Dota. Jest to zabawa w ogóle do zrobienia w 100% kolorowo i wydaje mi się, że bardzo prosta do przełożenia na maty, dlatego że wystarczy, że ułożycie sobie liczmany w górnej części maty, następnie rozłożycie sobie kolorowe bloczki i ustalicie poszczególne elementy, przyklejając karteczkę, doczepiając jakiś inny. Natomiast sam obrazek Dota jest dostępny także na stronie Wondera. Zachęcam do tego, żeby osoby, które szukają takich pomysłów, jak sobie powolutku wchodzić w ten online, ponieważ tak dzisiaj zaplanowałam ten webinar, żeby szukać takich inspiracji, które jesteście w stanie zrobić sobie z dzieciakami na dywanie. Natomiast zakładamy, że ten offline ma być takim ciekawym wprowadzeniem do online'u. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście pobrały sobie ten plik, bo to jest dla Was. Ale przede wszystkim ma posłużyć to jako inspiracja matowa, ponieważ wydaje mi się, że wielość bloczków kolorowych, która jest dostępna w macie, daje tak bogaty zasób, jeśli chodzi o stworzenie działania z Dotem, że naprawdę można tutaj sobie pokombinować. Ja nie ukrywam, że więcej pomysłów, co jeszcze mu można pomalować, to nie znalazłam, ale może coś Wam przyjdzie Wam do głowy, więc będzie jakąś taką opcją dobrą na początek. Oczywiście to jest jeden z pomysłów na to, jak sobie wykorzystywać te kostki, natomiast ponieważ bardzo często wprowadzając jakiś temat, który realizujemy podczas zajęć kodowania, zależy nam na takim płynnym i pomysłowym wprowadzeniu dzieciaki w nasz temat. Nam nie zależy na tym, żeby te aktywności były takie oderwane całkowicie, natomiast szukamy takich rozwiązań, żeby wpleść to płynnie w edukację wczesnoszkolną, żeby dało się jej zrealizować w miarę szybko, szczególnie jeżeli na przykład mamy taki dzień, w którym mamy zajęcia po okienku, po jakimś przyskoku, po czymś, co się dzieje tam w międzyczasie, to wydaje mi się, że jest to taka aktywność, którą można sobie szybciutko wprowadzić, a wprowadzenie dzieciaków w taką strukturę pozwala później tylko na modyfikację treści. No ktoś by mógł powiedzieć, kodowanie czy nie. Tak naprawdę to odczytywanie współrzędnych jest tym elementem, który nas przygotowuje, natomiast zainteresowanie tematem wydaje mi się tutaj dodatkową atrakcją, która wynika z tego ćwiczenia. No i oczywiście aspekt sam matematyczny, czyli przeliczanie oczek na kostce, który niezwykle istotny jest na etapie klasy pierwszej, żeby dzieciaki szybko i sprawnie sobie to przeliczały, no bo potem wiadomo, że jeżeli zaczynacie działania później już na liczmanach, przełożenie tego, no wymaga jednak orientacji u dzieciaków. To co, lecimy dalej, co jeszcze można zrobić z kostkami i z jakimi kostkami? Przecież kostki to nie tylko takie kostki. Słuchajcie, moi uczniowie, ponieważ ja uczę obecnie klasę
klasę trzecią. To jest taki prężny zespół dzieciaków, który faktycznie ma w swojej okazałości taką grupę dzieci, która postawiła sobie za cel, że chciałaby odkrywać, co tam się w meandrach programu klasy czwartej ukryło. Dlatego wyszli z taką inicjatywą, żebyśmy spotykali się w jeden dzień w tygodniu, padło u nas na wtorki, na tak zwanych porankach z matematyką. W ramach poranku z matematyką realizujemy sobie takie zadania wykraczające poza program klasy trzeciej. Jest pełna dobrowolność uczestnictwa w tym spotkaniu, spotkamy się rano i to są takie właśnie szybkie aktywności, które można wprowadzić, żeby dzieci zainteresować jakimś tematem. Niejednokrotnie same dzieciaki zapytają o pewne zagadnienia, które gdzieś zasłyszały od starszego rodzeństwa bądź od kogoś i proszą o to, aby dany temat został zrealizowany. I tak zrodził się pewien pomysł. Słuchajcie, ja mam taki zestaw kostek z kolorami, ale od razu odrzucam tutaj, o nie, nie, ja nie mam kostek, to już na pewno nic nie zrobię. Zachęcam do tego, żeby zbierać sobie wszelkiego rodzaju pudełeczka, które mają kształt sześcianu. Można kostki skleić, oczywiście sobie tekturkowe. Natomiast prawda jest też taka, że na zwykłych kostkach plastikowych, a czasami jest tak, że macie ich naprawdę sporo i wcale nie rzucacie wszystkim jednocześnie. Można po prostu coś nakleić na dany czas, żeby one pełniły inną funkcję. Ja mam akurat takie kostki drewniane, te kostki pojawiają się w różnych grach, więc gdzieś tam pewnie mogą się plątać. Bardzo często gdzieś na świetlicy jeszcze się kręcą takie kostki. Natomiast te kostki, które widzicie z działaniami, to jest nic innego jak zwykłe klocki drewniane, które miałam dodane do jakiegoś pakietu edukacyjnego na początku dla dzieciaków, do przeliczania, do układania. Natomiast wydaje mi się, że można spokojnie zapuścić macki na przykład na świetlicę, bo czasami są takie zdekompletowane gry, które po prostu gdzieś tam mają elementy, które później niestety lądują w koszu i można je wykorzystać. Ja mam takie klocuszki zwykłe, klocki sześcienne właśnie z jakiegoś zestawu edukacyjnego do wykorzystania i zwykłym, najzwyklejszym markerem napisałam tam działania. Działania prezentują się w taki sposób, że mamy dwa znaki dodawania, odejmowania, dzielenie i mnożenie. Natomiast na kostkach mamy sześć kolorów, takich kolorów standardowych, czyli żółty, niebieski, czerwony, zielony i dodatkowo jest fioletowy i pomarańczowy. Ponieważ dysponuję oczywiście kubeczkami, które mam w klasie i Wy również wiem, że w swoich szkołach taki zestaw kubeczków macie, to też pobawiliśmy się z dzieciakami w taką grę. Wylosowaliśmy sobie, jaka liczba będzie odpowiadała danemu kolorowi kubeczka. Następnie uszeregowaliśmy sobie ten układ. Ja mam akurat tak niefortunnie ułożone karteczki, że zasłaniają kolor kubeczków, ale my już byliśmy, zdjęcie jest akurat zrobione po tym etapie, jak dzieci już wybrały i widziały, a liczby były ułożone od najmniejszej do największej. W związku z tym wiedziały już, który kolor kubeczka czemu odpowiada. I na tej karcie, którą tam widzicie, chociaż podejrzewam, że jest malutka, ale to wymaga tak naprawdę objaśnienia, dzieciaki miały symbole takich trapezów symbolizujących kubeczki. I zadanie polegało na tym, żeby jednocześnie rzucić trzema kolorowymi kostkami i dwoma kostkami z działaniami. W związku z tym pojawiała się na przykład kompilacja żółty, pomarańczowy, czerwony, która oznaczała odczytanie określonych liczb, a następnie działania. I zadaniem grupy było ułożenie takiego działania, które daje największy wynik. Ponieważ w klasie trzeciej kolejność wykonywania działań pojawia się gdzieś tak trochę rzucona tak naprawdę jako temat, a jest taką mocnym punktem w klasie czwartej, to też wymagało to od dzieci zastanowienia się, które liczby między innymi są podzielne, czy da się je podzielić, jak to ułożyć. Czasami wychodziły im wyniki poniżej zera, więc czasem mam wrażenie, że w edukacji wczesnoszkolnej to tak jakby nikt nie zakładał, że coś może zejść poniżej zera poza temperaturą, więc u dzieciaków było to spore wyzwanie, bo faktycznie dopytywali, czy mogą sobie to tak czy inaczej zmodyfikować, a następnie kolorowali sobie na tej karcie
kubeczki, tak, że by wiedzieli, jak je połączyli, by robili sobie legendę do tej informacji, no i szukali faktycznie takich wyników. Świetne też do poruszenia tematu z dziećmi, do poruszenia tematu dzielenia z resztą, ponieważ pojawiały się takie układy, że nie ma tego w tablicy dzielenia i mnożenia, więc co z tym zrobić? Ponieważ dzieciaki na takim poranku omawiały ze mną też robić wprowadzenie do ułamków, no to nie da się ukryć, że to było takie ćwiczenie, które pozwoliło poszerzyć horyzonty i pozwoliło na to, żeby dzieci uświadomiły sobie, że ta przestrzeń to nie są tylko, bardzo często tylko liczby całkowite, ale także inne rzeczy, które się w tym zakresie dzieją. No i że ta kolejność wykonywania działań może zdeterminować całkowicie nasze działanie. Bo jeżeli zaplanowali, że dzielą później, co im się wydawało, co po niektórych grupach logiczne, że najpierw sobie dodadzą, a potem ten wynik podzielą, a nie wprowadzili nawiasu, no to już nie było taką oczywistą sprawą. Więc wydaje mi się, że atrakcyjna forma do wprowadzenia z dzieciakami w przypadku klasy trzeciej. Natomiast tak naprawdę w przypadku klas młodszych sama zabawa z wyrzucaniem kolorów i identyfikowaniem określonych symboli, czy to będą cyfry, z których będziemy układać liczby trzycyfrowe, dwucyfrowe, bo można i tak, żeby tylko odczytywali tą informację, czy szybko reagowali na sygnał, czy to będą litery, ponieważ zależy nam na tym, żeby po prostu kojarzyć, zauważyć ten związek, który się tam tworzył i układać na przykład wyrazy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest ciekawy materiał do działania. Zawsze oczywiście można się pobawić tak, że po prostu kolorowa kostka jest też kolorem bloczka, który będziemy akurat w danym momencie układać na macie. Więc faktycznie te kostki kolorowe dają pewien bogaty zasób możliwości i zachęcam do tego, żeby jak najczęściej wykorzystywać kostki na zajęciach. Można czasem zdobyć taką kostkę, przepraszam, to jest taka kostka z kieszonkami. One czasami się w szkołach pojawiały, czasami wydawnictwa takie kostki dorzucały, pojawiają się gdzieś w wyprawkach, w pakietach, to są takie przezroczyste kieszonki. Ja wiem, że czasem z niektórych wypadają te karteczki, no ale jest to jakaś opcja, żeby sobie odpowiednio materiał dobrać do zajęć w trakcie działania i na przykład taką aktywność przełożyć nie na kubeczki, ale na kafelki z maty, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby szukać takiej aktywności, które płynnie nas prowadzą do ćwiczenia. Czy warto? Zdecydowanie, dlatego że dzieci wtedy nie, jakby to ująć, nie czują, że się uczą. A to taka czasem zmora edukacyjna, że dzieciaki szybko się zniechęcają do pewnych rzeczy, jeśli są podane w takiej starej, bym powiedziała, formule. Dlatego na pewno jednak ten ruch, to, że czasem nawet dzieci mają problem z ruszaniem kostkami na samym początku, żeby tak odpowiednio nimi zaturlać. Natomiast jeśli ktoś nie ma kostek, a szuka takiej opcji alternatywnej, to pewnie wiecie, jak wygląda taki klasyczny bączek albo po prostu, żeby nie pomylić, pięciokąt bądź sześciokąt. Można sobie pięciokąt, sześciokąt narysować, bądź narysować sobie koło, które będzie wyglądało jak koło fortuny, podzielić je na odpowiednią liczbę części, która będzie nam potrzebna do zajęć i wybrnąć z problemu braku kostki tym, że zrobimy sobie właśnie takiego bączka. Bączka będzie się robiło przy użyciu spinacza, aż myślę, gdzie mam kamerę, słuchajcie, zwykłego spinacza biurowego i na karteczce, na której sobie narysujemy sobie właśnie między innymi nasz okrąg i podzielimy go na części, bo to będzie torcik z elementem. W środku położymy sobie nasz spinacz, następnie weźmiemy sobie ołóweczek bądź długopis, włożymy sobie go tutaj na końcu i takim ruchem stryknięcia palcem, no umówmy się, że musiałabym obrócić komputer, żeby to zrobić, stryknięcia palcem, chcemy, żeby ten spinacz się zakręcił i wylosował daną informację. Kto ma w tym roku pierwszaki, szczególnie zachęcam, ponieważ ten ruch stryknięcia palcem, który my mamy świetnie wypracowany, my bądź osoby, które są w moim wieku i starsze, mamy świetnie wypracowany ten ruch, bo jeszcze graliśmy w kapsle. W związku z tym ten ruch był dla nas takim ruchem intuicyjnym i dość naturalnym. Natomiast w przypadku naszych dzieciaków on już nie jest taki oczywisty, natomiast podpowiadam rozwiązanie, które można sobie wrzucić na zajęcia. Jeśli nie mamy
Jeśli nie mamy kolorowych kostek, nie mamy takiej możliwości, żeby to sobie zorganizować, no to spinacz biurowy, umówmy się, że pani w sekretariacie zawsze spinacze pożyczy, bo je oddamy, bo z nim się nic złego nie dzieje. Czy wy macie może jakieś propozycje zabaw z kostkami? Podejrzewam, że znacie cały i ze szkoleń jest cały pakiet zabaw z kostkami, które są zabawami matematycznymi, ponieważ ten zasób był dość popularny, więc podejrzewam, że te informacje macie. Czy znacie może takie zabawy z kostkami? Wykorzystujecie kostki do zajęć? Nie wiadomo, słuchajcie, czy wykorzystacie, powiem wam, chcę coś wykopać. Cieszę się, że tam Ania, Agata są. Tak, do szybkiego zapamiętywania liczb. O, słuchajcie. Normalnie mi się komputer wygasił. Mój komputer w ogóle dzisiaj ma takie przejścia. 5 minut przed webinarem się w ogóle wyłączył, już trochę było blado. No oczywiście, słuchajcie, wszystkie te zabawy, które gdzieś były wam na pewno proponowane na szkoleniu, bądź znacie po prostu z codziennej metodyki, typu wyrzucanie oczek i dopełnianie do 10, zaznaczanie liczby na macie zgodnie z liczbą oczek i tym podobne. Wydaje mi się, ja dzisiaj nie założyłam, o właśnie, tak jak mówisz, tak, 2 kostki, liczba oczek z 1 kostki. Ja założyłam, że te ćwiczenia są już dość znane, dlatego uznałam, że nie będę ich poruszać. Natomiast no oczywiście, zdecydowanie kopalnią wiedzy w tym zakresie, kopalnią są i są książki z zabawami matematycznymi Dąbrowskiego. Więc jeżeli ktoś szuka takiej publikacji z serii Must Have i po prostu koniecznie muszę sobie kupić jakąś ciekawą książkę, to na pewno te zabawy matematyczne Dąbrowskiego są taką publikacją, która jest pewnikiem, która jeśli chodzi o zakres edukacji matematycznej i wersji takich szybkich zabaw, jest takim kompendium wiedzy. Więc zachęcam, jeśli ktoś szuka takich inspiracji. Natomiast no, te ćwiczenia miały na celu pokazać, jak możemy sobie łączyć różne funkcje odczytywania informacji, w jakim stopniu z zakresem edukacji matematycznej. Natomiast bardziej chodzi o łączenie danej informacji, typu informacja kolor z kostki z informacją, która znajduje się na kubeczku, a walor matematyczny jest tak jakby tak naprawdę dodatkowym elementem. No oczywiście wyrzucanie też kolorów i przypisywanie kolejności danych, porównywanie liczb, to są takie rzeczy, które są przestrzenią otwartą. Więc cieszę się, że znacie te rozwiązania też z kostkami, bo zdecydowanie no, kostka to jest takie narzędzie, które się zabiera w woreczku na zastępstwa i można podziałać, bo można mnożyć, dzielić, robić świetnie tabliczką mnożenia na macie i tu wydaje mi się, że sprawa jest przejrzysta. Czy do tych ćwiczeń z kostką jakieś pytania albo jakieś sugestie? No mogą, słuchaj, mogą, pewnie, że Agatę mogą zbierać, mogą przesuwać. A właśnie, teraz mnie natknęłaś, że przecież jeszcze można kupić, tak, nasze kostki do lodów Pepco. Tak, jak ktoś szuka pomysłu na to, jak sobie zrobić kostki i nie wydać na to ciężkich pieniędzy, to idzie do Pepco i kupuje sobie kostki do lodu, takie silikonowe i po nich pięknie pisze sobie pisaczki. No właśnie, Agata, tak przy okazji mi przypomniałaś, świetnie. A widzisz, Ania, to taka nasza inspiracja ostatnia, która się pojawiła się tutaj w gronie i zdecydowanie do wykorzystania. Wiem, że tam Beatka Skrzypiec też wykorzystuje, Agata też, więc wydaje mi się, że jest potencjał w tych kostkach, zdecydowanie. No właśnie, czyli można sobie te kostki naprawdę dostosować i łatwym sposobem zrobić.
No to słuchajcie, taki drugi motyw, ponieważ tak będziemy dzisiaj się troszkę rozkręcać, to jest to, co wszyscy uwielbiają, chociaż nie w tej wersji, ale myślę sobie, że to był taki najpiękniejszy kubek na wolnej licencji, który można było, słuchajcie, tutaj umieścić, czyli nasze kubeczki i kubeczki w zastosowaniu, myślę o kubeczkach bardziej w takiej formie rozwiązania i wykorzystania do znanych gier. Ja pozwolę sobie Wam pokazać trzy gry, które zakładam, że któraś z Was może znać, ale może nie wszystkie, a także udostępnić do nich materiał. Mamy, słuchajcie, mamy taki materiał filmowy, za chwileczkę go Wam pokażę. Tylko muszę tutaj, musicie być cierpliwe w zakresie wrzucania przeze mnie tych materiałów, bo to jest tyle przepinania na różne rzeczy. Tyle przepinania, ale dajemy radę. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Asia Panasewicz, którą serdecznie pozdrawiam tutaj z tego miejsca, nasz trener, wrzuciła kiedyś taki filmik, za chwileczkę go Wam pokażę, wrzuciła kiedyś taki filmik, w którym pokazała taką zabawę z piłeczkami. Zabawę z piłeczkami, która polega na tym, że, a zresztą, myślę, że jak zobaczycie, to będzie to lepsze. Za chwileczkę pokażę Wam nagranie, filmik jest też dostępny na YouTubie, ale wrzucę Wam link po obejrzeniu, bo obawiam się, że zaczniecie jednocześnie uruchamiać filmik odruchowo, a zaprezentuję go tutaj, tylko też potrzebuję chwilki. Dobra. Dobra, słuchajcie, musi się połączyć jeszcze mój click meeting, taka śmieszna część, która się uruchamia w ramach aplikacji i potrzebuję ewidentnie na to jeszcze momentu. Powiedzcie mi, czy Wy widzicie już mój pulpit? Nie, nie widzicie jeszcze. No to chwileczkę. Tak, i jeszcze raz spróbujmy. No, poczekajcie, możemy jeszcze zrobić inaczej. Jeszcze możemy zrobić. Mamy czas. Tak, no właśnie to jest pewien zdecydowany komfort to. Ale chciałabym jednak, żeby Wam się pojawił ten pulpit, bo trochę mnie to niepokoi. Ale nie zawsze tutaj wszystko chce nam wskakiwać. Oj, powinno być. Dobra. Dobra. Jej, mamy. Słuchajcie, no to zabieramy się za oglądanie. Jest. To odpalamy. Mam nadzieję, że z dźwiękiem, a jak będzie bez dźwięku, to też nic się nie stanie. Przyglądnijcie się dokładnie systemowi podawania piłeczek. Tak, Agata, można dać tylko do prawej, natomiast można wewnętrznie wymienić piłeczki. Celem jest zdobycie dwóch piłeczek w tym samym kolorze.
I teraz popatrzcie sobie na ten układ. Jest. Słuchajcie, mamy piątkę grających. Świetnie. Słuchajcie, mamy piątkę grających. Okej. Mamy piątkę grających. O, no nie uwierzę. Słuchajcie, mamy piątkę grających, to z takimi pozdrowieniami od Asi. Piątkę grających dzieciaków. Już sobie tutaj tylko przełączę nasz słuchajcie, panel. Gubię się w tym przerzucaniu. Pięć osób gra. Mamy piłeczki w określonych, znaczy w sumie nie jest istotne, żeby to były określone kolory, natomiast istotne jest to, że na dziesiątkę dzieci jest to 9 piłeczek, czyli po dwie w danym kolorze, na przykład czerwone, niebieskie, żółte, zielone i jedna jeszcze, nie wiem, dodatkowa ta dziewiąta. Kto ma, właśnie, Agata, to jest tak, że można sobie to na dwa sposoby zmodyfikować. Ja na przykład na początku, kiedy grało moje dzieciaki, no to przyjęłam jednak taki wariant bezpieczny, czyli kiedy dzieci miały te dwie piłeczki w tym samym kolorze, to tak naprawdę przekładałam sobie to w taki sposób, że to dziecko, które miało te piłeczki, wysuwało się tak jakby z grupy, żeby nie blokować pozostałych. Natomiast no, oczywiście wariant bardziej rozbudowany zakłada, że ta osoba jest też tym, który blokuje ruch, czyli jest taką ścianą w trakcie zabawy. Natomiast no, nie ma w zasadzie znaczenia tak naprawdę, którą opcję wybierzesz, jeśli znasz swoje dzieciaki. Wersja od razu trudna jest tą najbardziej wymagającą. Czyli dziecko, które widziałaś tam, miało już te piłeczki, też było uczestnikiem gry. Ja w momencie, kiedy chcę na początku sobie to wyeliminować i jednak włączam to dziecko sobie z zabawy, na ten moment jako to, które osiągnęło sukces. Natomiast można sobie to dograć w zależności od tego, co jest. Można grać z kubeczkami, można grać z karteczkami. Piątka uczestników to jest taka wystarczająca grupa. Ciekawe przerywni w trakcie zajęć. Wrzucam Wam zaraz link do filmiku, żebyście mogły sobie rzucić okiem na ten materiał, więc zaraz go będziecie miały. Więc jeśli będziecie się zastanawiały jeszcze nad tym, jak to wygląda, to już ta magatka. Właśnie, to wtedy będzie sobie można jeszcze rzucić okiem na ten filmik. Sprawdza się z materiałem literowym, sprawdza się z kubeczkami, z piłeczkami. Takie piłeczki do zdobycia albo z takich wkładów do basenów kulkowych, ale czasami są sprzedawane w takich workach plastikowych, w jakichś sklepach zabawkowych, bo ludzie sobie kupują do takich domowych baseników, które gdzieś tam się dzieją, więc jak najbardziej jest to do wykorzystania. To jedna zabawa z piłeczkami, z pozdrowieniami dla Asi, bo to jej taki twór tutaj. No i słuchajcie, trio. Czy jest ktoś, kto nie zna trio? Kto nie zna, bo myślę sobie, że... Ja nie znam. Super, Danusia. No to będziemy sobie, słuchaj, powoli tłumaczyć. Tylko chciałabym Wam wrzucić tu za chwileczkę link do gry. Mam nadzieję, jeszcze się upewnię, czy on wskakuje, bo coś chyba mam niestety źle skopiowane, ale już się upewniam. A nie, chyba będzie wszystko działać. Słuchajcie, Trio to jest modyfikacja znanej gry Granny, która... Słuchajcie, gra Granny, firmy Granna, która została tak zmodyfikowana na pewne potrzeby. Ja za chwileczkę ją tutaj jeszcze wrzucę na pulpit.
Tylko dajcie mi chwilkę. A w sumie, otworzyłeś ją sobie? W sumie, otwórzcie. Słuchajcie, mamy tam takie karty. Tam są takie kolorowe karty z kółeczkami. A ja już chwilę sobie tu wszystko poprzerzucam. Już wam zaraz wrzucę je na pomnik. Otworzyło się bez problemu. Super. Słuchajcie, ja też zaraz otworzę tutaj, żeby pokazać. To jest taka spora paczka z kartami. Te karty sobie należy wydrukować. Najlepiej je sobie zalaminować, by już były prawie nieśmiertelne. I zabawa polega, przynajmniej może tak, podam wersję, którą grają u mnie dziewczyny, w którą ja osobiście gram, bo wydaje mi się najbardziej przyjemna w formie. Może tak to... O, witaj, witaj Grażynko. Słuchaj, przeglądaj, jak coś tu powtórzymy na końcu. Pędzimy sobie, słuchaj, tutaj dzielnie dalej. Znaczy, mamy taki zestaw kart. Mamy taki zestaw kart, który prezentuje nam określony układ kółeczek. Te kółeczka to mogą być nasze kolorowe kubeczki. Ja gram w taką wersję, że gramy sobie na planszy 4x4. To jest taka najbardziej przyjemna jednak forma, bo wiem, że gracie czasami na większych, ale wydaje mi się, że jeżeli szukamy takich rozwiązań, które mają być szybką inicjatywą w trakcie zajęć, przerywnikiem, przerwą śródlekcyjną, pewnym rozprężeniem, pewnym wprowadzeniem, zainteresowaniem dzieci, no to powinno to być w takich mniejszych grupkach, dlatego wtedy zrobienie sobie planszy 4x4, czyli 16 pól, 16 pól jest takim najbardziej zasadnym. I teraz układamy sobie zaraz właśnie. Okay. Słuchajcie, mamy taką planszę, matko, ale mam pisadło, słuchajcie, mamy taką piękną planszę. Widziałyście, jak to pięknie mi idzie. Tak, raz i dwa i trzy i cztery i raz. Słuchajcie, po prostu mój metodyk z edukacji plastycznej byłby za mnie. Mamy. Tak na marginesie, dlaczego ta plansza jest jeszcze praktyczna? Dlatego, że ją się da narysować na formacie A3. Więc jeżeli macie, w sensie tak się przyjemnie mieszczą, cztery kubeczki na formacie A3, więc można sobie to wykonać na takich tekturkowych spodach od bloku, bądź na sztywnym papierze, czasem też ktoś z Was dysponuje laminatorem w formacie A3, więc można sobie to jak najbardziej wykorzystać. Więc mamy taki zestaw i teraz chcemy sobie ułożyć kubeczki. Zwykle wybieramy sobie kubeczki w kolorach standardowych i tak też są zaplanowane na planszy. No i teraz kładziemy sobie tutaj czerwony, tu czerwony, czyli dwa. Następnie bierzemy sobie niebieski i niebieski. Potem bierzemy sobie pięknie żółty. Ale żeby była jasność, jeżeli żółty byłby tam, gdzie czerwony, to też by się nic nie stało. To jest kwestia losowa, chodzi tylko o układ. No i mamy dwa zielone. Tak. No i teraz taka podstawowa różnica, która się pojawia w stosunku do zabaw, na przykład z przesuwaniem kubeczków na macie, polega na tym, że tutaj kubeczka nie przesuwamy jako tako, tylko możemy przeskakiwać nim na dowolne pole. I teraz zakładam, że na przykład chcę sobie tym zielonym kubeczkiem przeskoczyć tutaj, tak? I mogę to w 100% zrobić, dlatego że mogę dowolnie przeskakiwać. I teraz przeskoczyłabym sobie tym zielonym, który mamy tutaj i patrzyłabym na moją kartę, czy wzór, który mam na karcie, udaje mi się odnaleźć na mojej planszy.
no bo wtedy mój zielony już nie będzie tutaj, tak? Tylko mój zielony będzie się znajdował tu, na przykład. Być może ktoś będzie już miał, o właśnie, Być może ktoś już będzie miał od razu kartę z tym układem, czyli czerwony i niebieski, bo taką wylosuję. Wtedy kartę, jeśli znalazł taki układ, zabiera do siebie. Gramy tak, żeby zdobyć jak największą liczbę kart z odpowiednimi układami. Bardzo często jest tak, że dzieci sobie mylą ten układ na zasadzie odbicia lustrzanego, ale szybko załapują zasady. Tak jak Magda mówi, jeśli nie kubeczki, to dokładnie malutka plansza, kartka A4 i nakrętki od butelek też, które można sobie świetnie przygotować, więc nie ma z tym tak naprawdę większego problemu. Gra się ciekawie sprawdza, jest dobrym przerywnikiem, no i materiał do kart macie gotowy, więc w zasadzie wykorzystujecie to, co już w swoich zasobach macie. Czy jakieś pytania? Zmieniasz na większą, Agata, tak? Na większy układ planszy, na większą liczbę pól? A, na takiej zasadzie, jasne, jasne. To już tak, to jest tak naprawdę zasób kart, który tam jest, jest tak ogromny, że naprawdę można zagrać w kilka grup bitom. I jaka jest zasada przeskoku? No, nie może wskoczyć na pole, które jest już zajęte. Czasem jest tak, że dzieci ruszą się w danym momencie i odkrywają, że w ogóle wcześniej miałyby tą kartę, więc tylko na wolne pole i nie musi być o jedno, czyli może na dowolne pole sobie przeskoczyć, żeby to wszystko grało. Słuchajcie, ja Wam w międzyczasie przygotuję kolejny materiał, bo wydaje mi się niezwykle ciekawy. Niezwykle ciekawy. Pewien czas temu na jednym z blogów, wiecie, ja to muszę mieć, słuchajcie, wszystko pouchamiane, bo gdzieś na przykład sprawdzam coś dla Was, mam jakiś filmik na Facebooku dla Was, coś gdzieś, tu mi coś wyskakuje. O rany. Zaraz się okaże, że tu pół świata podziwia różne dziwne rzeczy. A ja tak odwrócę taśmę. Widziałam, słuchajcie, dzieje się tam. No trzy komplety to jest naprawdę już po prostu full zestaw. Ja nawet kiedyś przez pomyłkę jeden porwałam w jednej szkole, ale szybko się dziewczyny zorientowały właśnie u Agaty. Więc słuchajcie, trzeba pilnować, bo jak widać nawet trenerowi się, słuchajcie, zakręci. Za chwileczkę Wam pokażę materiał. Być może, ojoj, być może już go widziałyście. Osoby, z którymi ja pracuję, karteczki kwadratowe, pewnie też tak może być. Ja bardzo często kleję karteczki i w ogóle lubię z karteczek korzystać, natomiast są takie układy właśnie typu 4x4, które wykorzystuję tak często, że już mi po prostu szkoda czasu, żeby to robić, więc mam już gotowe po prostu polaminowane te plansze. Czasami dziewczyny rysują plansze 4x4 na obrusiku takim foliowym, na ceratce i też się sprawdza. Słuchajcie, to jeszcze mamy jedną zabawę, szybkie kubeczki. Dziewczyny znają jako Speed Cups, jako grę, która jest dostępna normalnie na rynku. Natomiast ja Wam chciałam pokazać modyfikację też z kubeczkami zwykłymi. Wiem, że część plastikowych może tego nie przeżyć, ale część z Was ma także kubeczki tekturkowe, takie jak do kawy, albo ma kubeczki białe, które może okleić. Więc za chwileczkę pokażę Wam filmik. To jest filmik, który pochodzi z jednego z blogów, dokładnie z blogu Woberkowy World. I być może część z Was już widziała, ale wydaje mi się, że to dzięki temu filmikowi tak naprawdę to się tak rozsiało po internecie potężnie. Więc za chwileczkę mam nadzieję, że uda mi się tutaj wszystko prześwietlić. I taki materiał, który przygotowywałam, w związku z tym też uda się podesłać. A tak na marginesie, czy filmik, który pokazywałam od Asi, był z dźwiękiem? U Was? Było słychać dźwięk?
Nie, no właśnie, bo ja mam, słuchajcie, bo ja mam słuchawkę i po prostu przejmuję ten dźwięk, ale dźwięki akurat w kontekście tych filmików nie są dla nas, nie są dla nas istotne. No to co, oglądamy. Mamy? Dobra. Propozycja, jak można przygotować sobie te kubeczki. No my mamy kolorowy zwykle. Nie, to nie ja, Agatko. To jest film, który jest na blogu, tu jak widzisz sobie u góry w zapadce w Oberkowy World, u jednej z pań, która promuje takie działania, ale tak świetnie obrazuje, o co chodzi, że chyba najprostsza sprawa tak ten materiał pokazać. A no właśnie, tak mi się wydawało, że wy będziecie kojarzyły ten filmik. Być może też na szkoleniu dziewczyny pokazywały wam tą zabawę. Natomiast ja pomyślałam, że... O właśnie, i sprawdzamy według ciągu. No filmik chyba najlepiej jednak obrazuje, o co chodzi. Słuchajcie, generalnie polecam, bardzo dobry blog, można sporo inspiracji sobie na nim znaleźć. Natomiast ja za chwileczkę wrzucę wam taki materiał, który w związku z tym, że się bardzo zachwyciłam tą grą i naprawdę dzieciaki grały i śmigały u mnie niesamowicie w tą grę. Też za chwileczkę wrzucę wam taki link, w którym będą, to mam nadzieję, że on wam się bez problemu też otworzy, w którym będą gotowe karty do tej gry. Wydaje mi się, że bez problemu powinien się otworzyć. Sprawdźcie proszę, bo troszkę udostępniałam z innego miejsca. Czy otwiera się, czy nie ma żadnego problemu z dostępem. Jeśli jest, to przerzucę wam to gdzie indziej. Jest ok, super. Więc zachęcam was też do pobrania. Tych kart jest sporo, jeśli chodzi o taką wersję kieszonkową, dlatego że ich tam się otwiera w jednej linii 1, 2, 3, 4, 5, 6, to jest na karcie A4 12 kartek. Poza tym taka świetna opcja do rachunku prawdopodobieństwa. Te ćwiczenia się pojawiają w małym stopniu w klasach 1-3, natomiast tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa w tych ćwiczeniach, gdzie sprawdzi, jaki będzie układ gałek lodów na przykład i jak to się może powtórzyć, wydaje mi się, że ciekawa propozycja. Sami jak planowaliśmy, ponieważ my sobie przygotowywaliśmy duże karty również, to właśnie zakładaliśmy, ile konfiguracji, ile kart można stworzyć do przygotowywania tej gry na początku, więc w młodszych, w starszych się sprawi. O właśnie, super. Także też taki materiał powiedziałabym długoletni, z którego można w pełni korzystać i jak najbardziej do zrealizowania. Słuchajcie, czy do tego jakieś pytania? Poza drukowaniem. Słuchajcie, kolejna rzecz, która może być taką ciekawą aktywnością, ale znana wszystkim, niby znana wszystkim doskonale,
I niby wszyscy wiedzą, jak się gra w kółko krzyżyk. Natomiast ja w ramach bardziej takiej inspiracji tego, co pokażę później, chciałam Was zachęcić do tego, żeby krzyżyk, który jest tak fantastyczną planszą 3x3, która jest niewielka w swoich gabarytach, a jakże rozwojowa, wykorzystywać w różnych opcjach przestrzennych. Zwróćcie uwagę, że kółko krzyżyk w momencie, kiedy dzieciaki mają je opanowane w takiej wersji ławeczkowo małej, o tak bym powiedziała, jak się neologii stworzyłam, czyli kiedy pracują sobie w parach, to tak naprawdę byłam świadkiem kiedyś w jednej ze szkół, właśnie dziewczyny na takiej dużej macie, którą wykleiły sobie z taśmy papierowej, właśnie układ 3x3, grały z dzieciakami, także grali chłopcy na dziewczynki, kolory, wrzucali sobie różne elementy, właśnie grali kubeczkami do środka, więc kółko i krzyżyk może być takim ciekawym rozwiązaniem też aktywności znanej gry, którą można sobie wpleść jako przerwę, która może być w pełni zrealizowana w ruchu, bo to nie musi być wersja tylko ławeczkowo-dywanowa, może to być wersja zdecydowanie na boisku szkolnym, na sali gimnastycznej, być może też takie nagrania widziałyście, zresztą jak wpiszecie sobie na YouTubie kółko krzyżyk, sala czy WF, to już masa takich filmów się pojawia, gdzie właśnie takie aranżacje się pojawiają, czyli tak jak przełożenie stałej i znanej dzieciom struktury na aktywność i na ruch. Ja mam świadomość, że czasami przestrzeń w klasach nie pozwala na aż tak wiele, ale to przecież od nas jako od nauczycieli zależy, czy uda nam się to wygospodarować i podziałać dalej i zaproponować tą aktywność. Ja osobiście widziałam to w sali, zrobione właśnie w układzie chłopcy na dziewczynki. Zwróćcie uwagę, że perspektywa widzenia się całkowicie dzieciakom wtedy zmienia, ponieważ nie ma tego układu od góry, tylko trzeba się zbliżyć i jednak zastanowić, gdzie co się dzieje. Bardzo często, chociaż to może zaskakiwać, dzieci wkładają kubeczek bądź planszę dokładnie w to samo miejsce, które już było wcześniej, co nie pojawiłoby się zapewne w grze takiej podłogowej czy na ławeczce, a tutaj zwykle w tym amoku, w tym, że to się dzieje szybko, w tym, że to jest prężne, to kończy się tak, że właśnie te ruchy się gdzieś dzieciakom powtarzają. Natomiast no, nie będę się długo rozwodzić nad kółko i krzyżyk, ponieważ to jest doskonale Wam znane. Natomiast chciałam Wam pokazać taką grę, która jest analogiczna troszkę do kółka i krzyżyk, ale tylko troszkę, bo pojawia się tam pewna nowa zasada. Być może znacie grę 4 w linii. Grę tą możecie znać z tego, że bardzo często jest grą taką gotową do pienia. Pałęka się czasami na świetlicy. Ostatnio była gdzieś tam też do upolowania w sklepie. Słuchajcie, gra 4 w linii polega na tym akurat w tej wersji, natomiast ja ją pokazuję z premedytacją, dlatego że uważam, że on świetnie można zaaranżować na macie, ale o tym za chwilę. Mamy dwa zestawy żetonów, tam widzicie czerwone, tak, w Tigerze albo w Lidlu, albo gdziekolwiek. Tak naprawdę można spokojnie ją odnaleźć. Mamy dwa kolory żetonów, żółte i czerwone. Wrzucamy żetony od góry tej gry, czyli tutaj jest taki przesmyk, tak, że ten żeton spada na sam dół. Jeśli napotka na jakiś żeton wcześniej, bo na przykład już tutaj jest czerwony, no to siłą rzeczy i prawem grawitacji dalej nie poleci, więc zatrzyma się na tym punkcie tutaj. Zabawa trwa do tego momentu, aż uczestnik uzbiera 4 kółeczka w swoim kolorze w linii, pionowo, poziomo bądź na ukos, więc struktura tak jakby kółka krzyżyk taka sama, natomiast już troszkę innej organizacji to wymaga ze strony dziecka. Może pokażę, jak to wygląda w praktyce, ponieważ to jest właśnie jeden z takich przykładów, który wprowadzony w wersji klasowej, ale ktoś może powiedzieć, o nie, ale ja nie mam takiej gry. Tym się kompletnie nie martwimy, dlatego że możemy wytłumaczyć tę strukturę także w inny sposób, żeby dzieciom to zobrazować, a potem zaplanować to w działaniu w ławce, jeśli nie mamy tej gry. Na jednej ze stron internetowych, ja za chwileczkę ją sobie tutaj uruchomię i zaraz Wam ją rzucę, można znaleźć tą grę w wersji
w wersji online. I chociaż dzisiaj zajmujemy się offline'em, to podczas rozmów z moimi nauczycielkami, z Wami w ramach projektu, pojawia się bardzo często takie zmartwienie, że chciałbyście pewien wątek, pewien temat realizować dłużej, ale jednak, żeby te aktywności się troszkę zmieniały. Bardzo często macie świetnie wyposażone szkoły, macie tablice w salach, komputery, więc zakładacie, że jeśli wytłumaczycie coś dzieciom na dywanie, to być może kolejną aktywnością mogłoby być coś już w wersji na komputerze. No i właśnie cztery w linii ma tą fantastyczną supermoc, że można zagrać w nią w internecie. Za chwileczkę załapiemy, jak zobaczycie, jak się w nią gra. Zobaczymy w ogóle, czy uda mi się, słuchajcie, wygrać. Ja nie ukrywam, że podjęłam taką próbę, żeby abstrakcyjnie to na płasko, że tak powiem, tłumaczyć dzieciom, ale to nie był dobry ruch. Zdecydowanie pokazanie tego, bądź pokazanie tego w wersji, że mam taką grę, było lepsze, było zdecydowanie lepsze. Mamy, słuchajcie, rozumiem, że widzicie moją planszę. Ok, no i teraz tak, ta plansza, która jest w formie gry, którą ja Wam pokazywałam wcześniej, ma troszkę mniejszy zakres tych pól, natomiast mechanizm jest dokładnie ten sam. Ja jestem żółta, klikam także, żeby zdobyć cztery, czerwony mnie oczywiście cały czas gdzieś tam próbuję blokować, ja próbuję być czujna, zwróćcie uwagę, że zakończyło nam się dolne, więc rzucam sobie kropki dalej, w sumie kółeczka, on ma tutaj cztery, no to ja mu tutaj bęc, to muszę go zablokować tu, o, i już słuchajcie, tu muszę patrzeć, bo on jeszcze może na po ukosie, no i moje dzieciaki już wtedy już łapią, mówią, o nie, nie, bo ułatwi pani, no więc kombinuję sobie dalej. O, no i niestety, słuchajcie, przeoczyłam jednak ten wariant. Natomiast mechanizm jest dokładnie taki. I w tej wersji takiej, i w tej wersji podstawowej, i w tej wersji, którą mamy na komputerze. I teraz wrzucam Wam link, o, jeszcze nie wrzucam, do gry. Za chwileczkę go będziecie miały. W swoich materiałach, natomiast świetna strona, o której jeszcze dzisiaj powiem, czyli DigiPuzzle, to jest taka strona z różnego rodzaju grami i materiałami do zajęć, którą część z Was wiem, że już zna, część jeszcze nie, a jeśli nie, to ją pokocha. Ja akurat wrzuciłam bezpośrednio link do czterech linii, natomiast tam można sobie dzisiaj czarować i szukać dalej, zachęcam. To jest taki gotowy zbiór materiałów, który można świetnie przygotować z dzieciakami na macie, na dywanie, a następnie zaprezentować ją na tablicy, bądź w trakcie zajęć komputerowych, bo zależy nam na tym, żeby w jakimś stopniu korelować te treści i pozwalać dzieciom później działać sobie na komputerach. Tym bardziej, że czasami możemy pokazać jakąś grę w wersji na macie i tym podobne w klasie, tak żeby dzieciaki nauczyć, a potem dopiero podziałać sobie na komputerach, kiedy mamy tą przestrzeń, że dzieci są na przykład ze sprzętem 1:1, bądź na tabletach. No i oczywiście tą grę można sobie świetnie przeprowadzić, również nie mając ani gry podłogowej, ani nie pokazując jej teoretycznie na komputerze, po prostu na planszy kółeczkowej, tylko i na przykład z zakrętkami właśnie do butelek. Należy pamiętać o tym, żeby dzieci pamiętały, że tam działa grawitacja, czyli to kółeczko spada zawsze w dół. Więc nie możesz się zatrzymać tak jak w kółko krzyży, nie zadzieje, to poleci sobie w dół. Więc wtedy, jeżeli mamy zakrętki, możemy sobie zrobić taką planszę, właśnie załóżmy 8x8 i pamiętamy, że te zakrętki będą wtedy nam spadały na dół. Dlatego, że bardzo często dzieciaki o tym zapomnieją i układają je w taki sposób, no bo nie ma tej grawitacji, która się wytwarza w momencie, kiedy to jest w formie gry, no bądź komputer za nas decyduje w momencie, kiedy jest to apka. Natomiast tutaj no zdecydowanie już ta wyobraźnia musi zadziałać, żeby dziecko nie zakładało, że może sobie ustawić tutaj na przykład swoje kółeczko, bo tak się nie zadzieje. Więc wydaje mi się, że też taka forma atrakcyjna zajęć w grupie, w parze,
tak, do podziałania i do przełożenia na aktywność. Oczywiście to nie muszą być kółeczka, to mogą być, ten sam mechanizm możecie pokazać na macie z kafelkami po prostu, które spadają z góry. Będzie to wtedy bardziej przypominało, myślę, grę w Tetrisa trochę, bo jednak będą kwadraciki, ale spokojnie wydaje mi się, że do wprowadzenia na zajęcia w płynny sposób, przetestowane i pokazane. Ja w ogóle zachęcam Was do tego, żeby szukać takich pomysłów, które gdzieś tam w otoczeniu są, bo bardzo często w szkole jest sporo materiału właśnie w postaci gier, bo na przykład świetlica jest świetnie doposażona, albo sala gimnastyczna ma takie zasoby, żeby sobie wykorzystać jakieś kółeczka, jeżyki, czapeczki bądź stojaki różnego rodzaju. Bardzo dobrze sprawdzają się też do wszelkiego rodzaju takich zabaw, takie grzybki piłkarskie, które się układa, więc z nimi się też świetnie gra, takie większe kółko krzyżyk, więc działa to inaczej na wyobraźnię u dzieciaków, jednak ten ruch jest potrzebny, tym bardziej, że po całym dniu, jeżeli one nie wyszły z ławek, no to tak naprawdę każda aktywność nam zaproponujecie, choćby nie wiem, jak ciekawa była, no jednak jeśli nie dojdzie do tego rozładowania i troszkę rozluźnienia i napięcia mięśniowego i tego, co się naokoło jej dzieje, no będzie dość uciążliwa. Pamiętamy, że to są dzieciaki, pamiętamy o tym, że takie momenty przerywnika i tego, żeby ta aktywność się zmieniła i nie na zasadzie zmieniła z aktywności, teraz czytałem, a teraz będę liczyć, tylko teraz pracowałem, załóżmy, z kolegą w parze w ławce, teraz się ruszymy, pobawimy, jest istotnym elementem, a kodowanie się świetnie w tym zakresie sprawdza, bo można te ćwiczenia, które dzieciaki znają, jednak robić w wersji ruchowej. Zawsze możecie podziałać tak, że jedna część dzieciaków na przykład wykonuje tą czynność na tabletach, kolejna w grupach na macie, a kolejna w formie gry i zmieniać sobie właśnie zespoły i zestawy, tak jak wspominała wcześniej Agata, że czasami coś się dzieje takiego, że trzeba sobie to zmodyfikować, żeby dzieciaki mogły też ze sobą podziałać, bo pamiętamy o tym, że aktywności, które proponujemy dzieciom, mają na celu przede wszystkim ich zintegrować i poprawić ich współpracę, aby w zakresie komunikacji ułatwić im takie codzienne, bieżące działanie. Czy do tego pytania? To pokażę jeszcze, jeśli nie, to pokażę jedną rzecz i zrobimy sobie chwileczkę przerwy. Dobra? Podejrzewam, że już tam zapuściłyście się w czeluści DigiPuzzle, ale pokażę później zasoby tego, co można tam znaleźć. Także wszystko przed nami. No to słuchajcie, przed przerwą kawową, ja chciałam Was zachęcić do tego, żebyście tak naprawdę do tej naszej kratownicy, którą macie, podchodziły jako do niespożytego potencjału. Kratownica może być tak naprawdę wszędzie. Czy wiecie, jest zrobiona ta pierwsza, kolorowa, pomarańczowo-różowa? Dokładnie, to są cenówki. Akurat nie sugerujcie się tym, ile minionków nie jest ułożone. Minionki to gumki do mazania. Natomiast to jest właśnie taka plansza, która była 4x5, na 20 do wprowadzenia ułamków i kładło się tyle minionków, ile poszczególnych części się miało pojawić. I tak naprawdę takie mini matki możecie sobie wykonać z tyłu zeszytu do matematyki w formie kolorowej. Wbrew pozorom wyklejenie tego wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, a jest na pewno atrakcyjne wizualnie. Szybkie wykonanie szachownicy do zajęć, do grania na ludziki, ponieważ nie wiem jak wasze dzieci, ale u mnie panowie mają pełne kieszenie po prostu zasobów Lego i to w takiej konfiguracji, że głowa mała, więc można tymi klocuszkami sobie pograć. No i zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę mamy taki zasób materiałów już w ramach programu, który pozwala na działanie na różnych obszarach. No i kubeczki, którymi dysponujecie i takie pomysły typu prozaiczne układanie i co, tak
takie układanie wieży ze spełnieniem określonego warunku. Tutaj akurat kubeczki obok siebie się nie mogły powtórzyć i była określona liczba kubeczków w podstawie. Więc myślę tu o takich przerywnikach, które pewnie znacie. No i potraktowanie też kratownicy jako zwykłej tablicy liczbowej, takiej, na której mamy zapisy od 1 do 10. Ja akurat swoją wykorzystuję z materiałów Pintoteki. Natomiast grałam sobie z dzieciakami tak jak w Tetrisa, że układamy sobie kolorowe klocki i odgadujemy sobie, jakie liczby się ukryły pod daną częścią klocków, żeby dzieciaki załapały to odczytywanie, że te z lewej to jeden mniejsze, te z prawej o jeden większe, te u góry o 10 i tak dalej. Bo wcale to nie jest takie dla dzieci oczywiste. A takie tablice liczbowe też bardzo często są w szkołach. Dzieci czasem mają na jakichś podkładkach takich do malowania tablice liczbowe. Więc, a klocki można też wykorzystać w tym układzie, nawet nie takie klocki tetrisowe, ale czasem macie klocki Cuisinera czy kolor w liczbach w szkole do wykorzystania, które też taką funkcję będą pełnić. Klocki Lego też się świetnie sprawdzą do takiej zabawy, więc taką matę sobie można wykleić, można przygotować takie gotowe, które będą. Tym bardziej, że wiem, że spora część z Was ma takie minimaty porobione właśnie w formacie A4, na przykład do działania, takie jak macie dużą matę do kodowania. Więc tak naprawdę zasób możliwości i pomysłów, który przed Wami jest, tak naprawdę jest ograniczony tylko Waszą wyobraźnią, bo kratownice można odnaleźć w zasadzie wszędzie i można w tym zakresie naprawdę podziałać w wersji na bogato. I zachęcam do tego, żeby taki gotowy zasób materiałów w swoich działaniach mieć. Ja w związku z tym, że pracuję też z grupą dzieci w ramach terapii pedagogicznej, to szukam takich rozwiązań, żeby dla nich, biorąc pod uwagę, że męczliwość jest dość wysoka, żeby dla nich ta forma była atrakcyjna i żeby jednak wiązała się też z ruchami rąk w zakresie motoryki małej, bo nawet samo odklejenie tego, żeby nie odkleić połowy i nie rozerwać, już dla niektórych dzieci jest wyzwaniem. I naprawdę staram się zamieniać te aktywności w taką zabawę codzienną, żeby te zajęcia kojarzyły się w sposób przyjemny. Więc jeśli pracujecie też w ramach zajęć terapeutycznych bądź zajęć rewalidacyjnych, no to zdecydowanie kodowanie jest tym obszarem, który daje tak ogromny potencjał do działania, że naprawdę jest to aż ciężko opisać. Szczególnie jeśli macie obawy jeszcze przed tym, żeby jakieś działanie sobie wdrażać w dużym zespole, w dużej grupie, którą macie, to ten obszar mniejszych grupek jest w 100% do wykorzystania i do spożytkowania. Czy Wy macie jakieś też pomysły z codziennych zajęć do tego, żeby jeszcze kratownicę wykorzystywać bądź w jakiś ciekawy sposób przedstawić poza płytkami szkolnymi, bo wiem, że już płytki są nawet pięknie zagospodarowane w szkołach. Ano mucha, oczywiście. Nieśmiertelna. Jasne, czyli takie zadania, które macie, czyli wykorzystanie stricte na macie. Chcecie zwrócić uwagę, że z tych cenóweczek, to jeśli macie cenówki w różnych kolorach, to wyklejenie sobie dyktanda graficznego też jest w 100% realne w różnych kolorach cenóweczek. To jest taki materiał, który nie jest drogi, a jest jednak kuszący dla oka, wabiący. Ja muszę Wam powiedzieć, że tą wieżę, którą macie tutaj na zdjęciu, ta dziewczynka, kiedy kończyła budować tą wieżę, to już musiała na krzesełku stanąć, bo ten najwyższy kubeczek był naprawdę bardzo wysoko. A w ogóle dyskusja o tym, że ja ułożyła ten kubeczek na przykład, dołożyła, nie wchodziła w grę, nawet nie próbowałam jakkolwiek tutaj ingerować, bo cel był sam w sobie i było to niezwykle istotne. Więc zdecydowanie się da. Słuchajcie, to co? Idziemy po kawę. Idziemy po kawę. Widzę, że wybija u mnie taka 18, 13, 14. Myślę, że takie 15 minutek na kawę, na odsapnięcie, na zrobienie kanapki, czy co tam kto potrzebuje, nie ingeruje. I w okolicy 18.30 spotkamy się na kolejną część. Czy tak może być? Jak się pojawią jakieś pytania, to wtedy po przerwie. Pasuje. No okej. To w takim razie ja także zmykam. Napijcie czegoś ciepłego i widzimy się za 15 minut. Będę gdzieś tam nawoływać 2 minutki wcześniej. Jak usłyszycie tajemniczy głos z komputera, to znaczy, że ja.
No to do zobaczenia w takim razie.
Słuchajcie, za 3 minuty myślę, że zaczynamy. No to co, możemy powolutku wracać. Słuchajcie, łapiemy sobie kawę. Ja też już mam przyniesioną. Więc jak się ktoś pojawi i wróci, już wie, że mnie słyszy, a zaraz jeszcze zobaczy. Ja też będę tu pijać jeszcze swoją kawę. To da znać, że już tam, gdzie jest w otchłani. Jeśli w międzyczasie się pojawiły jakieś pytania, słyszę, nie widzę. To znana Agata. Słyszę, ale nie widzę. Widać nas? Wiecie, to już taki będzie, to już będzie taki nucowy żart nasz chyba trenerów i nauczycieli, nie? Widać, widać, ale widać czy nie widać? No dobrze, słuchajcie, każda przygoda ma swoje anegdoty. No to jeszcze dam chwileczkę tam osobom, żeby wróciły. O, moja aureola z tyłu w postaci lampki. Musiałam ją aż przesunąć. Ona się świeci na różne kolory, więc mogę sobie później, wiecie, jak będzie ciemniej, jakiś klimat nam tutaj nawet wprowadzić. Będzie na ten i na ten. Zamaluj w taki kolor. Niech lampka się zaświeci w taki sposób. Możemy sobie kostkę wrócić. O, dobra. Widzę, że Agata już w formie. Agata, rozumiem, że kawy już masz. Możemy działać. Ja już też gotowa. Jeżeli cokolwiek tłumaczyłabym w jakieś mało... Męża kotuje. Mąż to dostaje zawsze w trakcie webinarów eksmisję, bo ja prawie mówię, nie oddychaj, bo tu wszystko słychać. Trzeba do 3 policzyć za każdym razem. Trudne zadanie wbrew pozorom.
Słuchajcie, no to w takim razie możemy powolutku, myślę, zaczynać dalej. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, to myślę, że to jest taki dobry moment, żeby ewentualnie teraz wrzucić tą informację. Czy coś jest niejasne, czy może w głowie zaświecił się jakiś pomysł, jak to sobie można zmodyfikować, to myślę, że teraz. Część z Was wiem, że jeszcze dobiega sobie z kawą, z herbatką w bambuszkach, czy tam chce. Słuchajcie, zależy mi, żeby dzisiejszy webinar, chociaż osadzony w offline'ie, do Boberkowa. Agatko, wiesz co, zaraz do Boberkowa link. Tak, w sumie mogę wrzucić, tylko wiesz, trzeba będzie się zalogować na Facebooka. Ja to wiecie, raz muszę się zalogować, raz wylogować, bo ktoś coś pisze, tu ktoś przerzuca, tu coś się dzieje, a tu z drugiej strony jak mam wam pokazać filmik, jak jest na Facebooku, więc inaczej się nie da, zaraz też się będę musiała gdzieś tam zalogować. No Facebook źródłem i informacji dla nas wielu. Już szukam Boberka, kubeczki, okej. Wiecie, generalnie jak sobie polubicie ten fanpage, właśnie ten Boberkowy, to tam w filmach jest. Tam w filmach to jest, natomiast jasne. Powinna wskoczyć, jak się zalogujecie, to powinno być. A jeszcze parę takich rzeczy będę wrzucać, bo jest jeszcze taki jeden świetny profil, który dla mnie osobiście jest ogromną inspiracją, więc podzielę się tym, co znajdę, bo wiadomo, że umysł każdy z nas ma, ale nie zawsze na wszystko wpadniemy, albo nie zauważymy nawet, że ktoś na drugim końcu świata wpadnie to samo, bo i tak się czasem zdarza. Słuchajcie, zamknęłyśmy sobie temat na tym, że kratownicę można odnajdywać w różnych formach i o tym sobie rozmawiałyśmy. Natomiast w tej grze, która jest z kubeczkami, tam dzieciaki mają taki właśnie, a propos tego Boberkowy, tam mają taki kubeczek, na który nakładają, żeby było wiadomo, które dziecko było pierwsze. Natomiast w Speed Cupsach jest tak, że jest dzwoneczek i dzwoni się w ten dzwoneczek, kto pierwszy ułoży daną sekwencję, no bo oczywiście to nie muszą być takie układy kolorów w formie tylko i wyłącznie kółeczek, to mogą być obrazki, zresztą jak poszperacie troszkę w internecie, to pewnie znajdziecie informacje o tym, jak to może też wyglądać. Natomiast ja dysponuję takimi dzwoneczkami na co dzień w pracy, ponieważ uczymy się muzyki w oparciu o nuty, o kolorowe nuty. Osobiście bardzo lubię to rozwiązanie, jeżeli któraś z Was szuka takiego pomysłu na to, co też w edukacji muzycznej wprowadzić, to warto sobie o tej nauce chroma notes, czyli kolorowych nut, które są właśnie przy dzwonkach, przy bum-bum rurkach wprowadzone, poczytać, bo jest to świetna inspiracja i muszę przyznać, że zagranie melodii jednak w oparciu o kolory jest faktycznie prostsze i dla kogoś, kto uczył się muzyki dopiero na studiach, choć wstyd się przyznać, ale ja jestem takim typem, który uczył się tych wszystkich nut w pełni na studiach, musiał to wszystko zdać, no to teraz faktycznie widzę tą ogromną wartość, która jest w tej edukacji muzycznej, w nauczaniu początkowym, w podstawówce ogółem, ponieważ świetnie przygotowuje dalej i zaniedbania w tym zakresie na etapie młodszym niestety zbierają ciężkie żniwo na kolejnych etapach. No coś niestety o tym wiem, więc wymaga to do mnie ogromu pracy, dlatego ja osobiście uwielbiam grać w kolorach. No i właśnie w ramach tego mam takie dzwonki, które wykorzystuję również do zajęć edukacyjnych. Natomiast to może być zwykły taki dzwonek hotelowy do kupienia w gastronomicznych sklepach i tym podobnych. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że nawet jak szukałam tego zdjęcia, tak chwilę się zastanawiałam w sumie, w którą wersję zabawy się tutaj bawiliśmy, jak robiliśmy to zdjęcie. Natomiast ja mam przygotowane takie strzałeczki polaminowane, które oczywiście można sobie układać w danym kierunku. I bawiliśmy się tak, że podawałam informacje, jak są ułożone strzałki, na przykład właśnie dół, 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 bądź lewo, prawo, góra i dziecko sprawdzało, czy ma prawidłowy skrypt ułożony u siebie, bądź czy kolega ma ten skrypt i dzwonił dzwoneczkiem, żeby dać znać szybciutko, gdzie tą informację odnalazł, więc wymagało to takiej spostrzegawczości ze strony dzieciaków. No oczywiście orientacji w przestrzeni, określania kierunków, które
które obowiązują, żeby znaleźć szybciutko tę informację, no i przy okazji takiego dobrego refleksu, który jest. Jak się domyślacie, dobre przygotowanie utrwala nie pod muchę, którą znacie, i dodatkowo taki element skupienia dla dzieciaków, zdecydowanie do zagrania w mniejszej grupce. Natomiast można oczywiście strzałki wykorzystywać na różne formy aktywności, od podawania po prostu sekwencji, które układacie sobie ruch strzałeczek. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby sobie takie karty ze strzałeczkami przygotować, bo wielość ich wykorzystania jest naprawdę nie do określenia i nie do opisania, a to jest też taki materiał trochę na poziomie kostek, który zabierasz ze sobą i możesz podziałać sobie w dowolny sposób. My graliśmy też tak, że na początku, że tam są takie kostki dziewięciościenne, chociaż nie, to są chyba dziesięciościenne, tam jest zero jeszcze na ich, że wyrzucaliśmy liczby, mnożyliśmy, żeby sobie zbierać szybko te strzałki na początku, tak żeby w ogóle pulę swoich strzałek zbierać bardziej w formie utrwalenia. Moje dzieciaki funkcjonują w takim trybie mało rywalizującym, to znaczy wiedzą, że osiągną sukces też solidną pracą, a przede wszystkim solidną pracą i taką cierpliwością, więc dla nich taka rywalizacja na poziomie, kto szybciej, kto prędzej, nie ma tak dużego znaczenia, jak to, kto prawidłowo to wykona. Więc faktycznie podchodzą do tego dość refleksyjnie i ja nie obawiam się takich ćwiczeń już ze swoimi uczniami, że wytworzą jakieś niepotrzebne, niezdrowe napięcie. No ale musicie pamiętać, że wprowadzanie jakiegokolwiek elementu rywalizacji tak naprawdę jest taką kłodą rzuconą pod nasze nogi, bo możemy doprowadzić do tego, że dzieciaki się nam skłócą i rywalizacja jest zawsze takim punktem, który przez kogoś nie będzie dobrze zniesiony. Więc absolutnie nie zachęcam do tego, żeby to było wykorzystywane w takiej grupie, która nie ma tego uporządkowanego. Można wtedy spokojnie dzwoneczek wyeliminować. Można po prostu prosić o dostrzeganie zależności, kto świetnie. To będzie też taka dobra przestrzeń do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej o tym, że świetnie coś zauważył, że dobrze zaplanował. Można ze strzałkami się po prostu pobawić w taki sposób, że podajemy kierunki, dzieci układają sobie po prostu najprostszy skrypt. Więc wydaje mi się, że też takie dobre wprowadzenie i jak najbardziej do wykorzystania w toku codziennych zajęć. Jeśli chodzi o takie aktywności podczas zajęć, parę jeszcze się pojawi takich propozycji do wykorzystania z mniejszymi grupkami. Natomiast często też pytacie, gdzie szukać jeszcze inspiracji. Pozwolę sobie Wam pokazać parę stron internetowych, w których znajdziecie materiał do wykorzystania na matę. Do wykorzystania na matę, bądź do wykorzystania w formie jakiejś karty pracy, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że praca z kartą pracy ma być mocno zrównoważona. To nie może być tak, że całe zajęcia dzieci siedzą przy ławce i kolorują dyktanda graficzne, bo w ogóle nie tędy droga. Więc ma to być jedna z propozycji, jedno z ćwiczeń, natomiast nie klucz samo w sobie i nie może być tak, że zasypiemy dzieci tymi kserówkami, bo to w ogóle nie ta działka i nie ta przestrzeń. Natomiast wierzę, że czasami jest potrzebna chwila nawet na to, żeby dzieci miały jakieś zadanie, bo wy coś rozkładacie większego w tym czasie, więc mam nadzieję, że te propozycje będą się Wam podobały. Wiem, że w programie też biorą udział osoby, które uczą na co dzień w zerówkach, bądź uczą także w przedszkolu, albo mają dzieciaki na świetlicy. Więc kodowanie też jest takim obszarem w 100% do wykorzystania. Jedną z takich stron, na których można znaleźć gotowe materiały, tylko wiecie co, nie chcę tu nic narzekać, ale bardzo często, kiedy uruchamiam tę stronę, nie wiem, czy mają coś nie do końca dograne, a czasami coś tam, jakiś błąd wyskakuje, coś tam nie gra, więc bądźcie czujne, ale strona legalna i prawidłowa. To są smyki kodują. Jak sobie w wyszukiwarce wpiszecie smyki kodują, to pojawi się taka oferta programu dedykowanego dla przedszkolaków, gdzie jest taki naprawdę ciekawie opracowany materiał do zajęć z ciekawymi filmikami, instrukcjami, głównie w zakresie pracy z instrukcją, z materiałami codziennego użytku, który będzie też atrakcyjnym wprowadzeniem do offline'u. Ja nie chcę omawiać specjalnie tych scenariuszy, bo sami pewnie rzucicie okiem, one są naprawdę napisane bardzo
bardzo prosty sposób. Do każdego scenariusza macie opisany materiał, materiał do wydruku. Jest to dostępne dla Was w wolnej wersji bez opłat, więc warto z takimi stronami, myślę, się zapoznać. Więc możecie w międzyczasie sobie tam zaglądnąć, a ja przygotuję dla Was kolejną stronę. Więc Smyki Kodują to jest taki program dla przedszkoli. W ramach Smyki Kodują szkoły, o muszę porwać, słuchajcie, moją książkę, słuchajcie, szkoły mogą, szkoły, przedszkola w sumie mogą otrzymać taką książeczkę, ale w sumie dwie książeczki. Natomiast te książki, zaraz Wam pokażę, są dostępne w księgarniach. Jeśli któraś z Was szuka takiego pomysłu na to, jak w formie też takiej literackiej i pracy z książką wprowadzać kodowanie, to jest taka publikacja, znacie? Pierwsza jest niebieska, a druga jest granatowa, ale zanim znajdę granatową w swoich rzeczach, to... No właśnie, no, Aniu, to jest książeczka Hello Ruby. To jest normalnie publikacja dostępna w księgarniach, która ma formę takiej opowieści o Ruby, która spotyka się na co dzień z różnymi sytuacjami, w których musi odkrywać, dlaczego się coś dzieje, jakie prawa tym rządzą i reguły. No wydaje mi się, że na przykład jako takie spotkanie z kodowaniem, z kolejnymi etapami w ramach zajęć świetlicowych, może być naprawdę atrakcyjną formą. Może być naprawdę, tym bardziej, że słuchajcie, pojawiają się właśnie takie tematy jak algorytmy, sekwencje i inne. Więc jest to... Wiecie, że moja aż kamery nie mogę znaleźć do wdrożenia. Więc jest to naprawdę taki dobry materiał literacko przygotowany do pracy i zdecydowanie do wykorzystania, szczególnie z najmłodszymi dzieciakami. Więc jeśli któraś z Was zaczyna działania w przyszłym roku, na przykład z klasą pierwszą, to też jest taki materiał książkowy, który warto zainwestować. Zresztą autor zachęca, poznaj Ruby, dziewczynkę obdarzoną wielką wyobraźnią. Przygody Ruby i jej przyjaciół pozwolą twojemu dziecku na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z programowania. Dowiecie się, jak stworzyć algorytm, na przykład mycia zębów, jak rozpoznać wzór, na przykład obrazków na tapecie, jak ułożyć pętlę figur tanecznych, czy też jak szukać błędów instrukcji przygotowania kąpieli. Więc jak widzicie, takie aktywności, które na co dzień towarzyszą dzieciom, bo często zapominamy o tym, że przecież to programowanie jest tak naprawdę wszędzie i tak naprawdę w wielu użytkowych formach, bo przecież o to też chodzi, żeby w jakimś stopniu ułatwiało nam to funkcjonowanie i życie. Więc jest Hello Ruby 1 i Hello Ruby 2, część druga granatowa. No ja akurat ją mam gdzieś widocznie przełożoną, no ale zachęcam do poszperania w internecie za publikacją, bo to też taki materiał, jeśli któraś z Was czuje, że to kodowanie po tym programie jest takim punktem, który stał się ważnym w ich życiu, to zdecydowanie to jest też ta pozycja. No to co, wracamy powolutku do stron. Może któraś jeszcze tak a propos Hello Ruby, czasami nawet nie wiecie, że w szkole ktoś coś ma, można czasem poprosić o zamówienie do biblioteki szkolnej takiej książki, teraz będą zapotrzebowania na przyszły rok, więc możecie zgłosić taką prośbę, bo to jest taki materiał do czytania, nie w formie ćwiczeniowej absolutnie, takiej że to jest książka do pracy jak z ćwiczeniami, więc może być to jeden egzemplarz w szkole i myślę, że do wykorzystania jak najbardziej. Natomiast czasami umyka, że taka publikacja jest, a jest zdecydowanie warta uwagi. No to wracamy do strony. Słuchajcie, gdybym się trochę mieszała albo przeskakiwała przez wątki, to też mówcie, bo same doskonale wiecie, że czasami pamięć ulotna i myśli ulotne człowiek odpłynie i potem nie wiadomo jeszcze, gdzie wróci i gdzie dopłynie. Ktoś z Was może zna stronę Coloring Squared? Miało być offline, a tu strona. No strona, no ale do kart, do materiału. Coloring Squared. Zaraz wrzucam i pokażę. Ha, to się mylinki. Agata zawsze czujna. Agata, zanim ja się przyłączę między tym wszystkim, wiecie, to jest trudne wyzwanie. Tu jedna rzecz, tu druga.
Tyle bym Wam chciała wrzucić. A jeszcze ile przed nami? Coloring Square. To jest w ogóle jakaś taka strona, którą ja znalazłam naprawdę przypadkowo, ale u nas, zaraz Wam też pokażę zrzut. Słuchajcie, u nas w szkole, dokładnie w mojej klasie, ona się genialnie, to jest mało powiedziane, sprawdziła w momencie, kiedy ćwiczyliśmy tablicę mnożenia. Dlatego, że zaraz Wam przerzucę, pokażę Wam dokładnie na stronie, żebyście mogły sobie tutaj powertować to ze mną. I dlaczego pokazuję przy offline? No bo właśnie między innymi pomysły z tej strony mogą być w pełni do wykorzystania też podczas zabaw na macie. No i też oczywiście podczas pracy z zwykłą kartą, jako inna troszkę forma dyktanda graficznego. Słuchajcie, Coloring Square to jest taka strona, na której mamy zebrane obrazki, co jest atutem, takie nowoczesne, współczesne, bym powiedziała, obrazki, I teraz, moje drogie, no oczywiście strona anglojęzyczna, ale to są rzeczy, które z którą każdy nauczyciel klas 1-3 daje radę, nawet jak nie zna angielskiego. Moje drogie, tu macie, moje drogie, na klasy, tak, na tematy, natomiast ja sobie zawsze wskakuję tutaj i szukam sobie na przykład bohaterami, tu mam tematy, math color, widzicie? I, no i na przykład chcę sobie, o, math coloring i chcę sobie znaleźć, tu, tematy i na przykład mam dodawanie i odejmowanie. No i jak sobie wejdę, no słuchajcie, no akurat tematy, proszę, biblijne się nabiły. Czemu nie? Natomiast, można też sobie zrobić tak, że idziemy bohaterami. Star Wars to jest hit. Star Wars, proszę. Dodawanie, odejmowania. Zaraz pokażę, jak wygląda, jak to się otwiera. Słuchajcie, i teraz... tak, klikamy sobie na wybrany obrazek. Mamy podgląd i mamy plik. Ten plik otwiera się nam w PDF-ie. Więc sprawa znana. I popatrzcie, mamy obrazek, do którego mamy legendę i informację, że wyniki od 1 do 5 mamy pomalować na czarno, od 6 do 10 na niebiesko i od 11 do 15 na ciemny, szary. Blank squares are white, czyli zostawiamy te puste pola na biało. No i tu mamy na przykład dodawanie i odejmowanie. Oczywiście nie pokazujemy tej wersji drugiej, ale Wy zawsze macie tą opcję tutaj. Ja bardzo często wybierałam sobie właśnie mnożenie i dzielenie, bo to było dla nas istotne. Widzicie? Akurat super bohaterowie, ale dziewczyny są też księżniczki. Nie da się ukryć, że Merida była takiej, w sensie księżniczki, że ja tu otworzyła. No, muszę sobie przerzucić. Księżniczki były hitem. Proszę, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie. Ha, miałyśmy gdzieś, o, widzicie, Kubuś Puchatek, widzicie sobie tak, Disney Characters i tak sobie się odchwytałam. Ale dobra, wiem, o co chodzi. Więc takie naprawdę przyjemne dla dzieciaków. No i ktoś może powiedzieć, o Boże, ile kratek. No ja przyznam, że u mnie dzieciaki miał tydzień na opracowanie sobie takiej karty. On ją miał w zeszycie do matematyki, zawsze kiedy wykonało jakieś zadanie sobie wcześniej, pracowało, mogło sobie kolorować w trakcie zajęć. I naprawdę to szło intuicyjnie, bo one później zauważały już pewne zależności, więc już zapamiętywały. Świetne na pamięć. Ktoś powie, co jeżeli mamy maluchy, tak? No one tam nie dodają mnie jeszcze, załóżmy. To jest tutaj też w zasobach wersja taka prosta, że są tylko, widzicie, liczby. Nie wiem, czy dobrze trafiłam. O, tu mam chyba znowu działania. Natomiast ja, no tu są akurat w zakresie 10. Ale popatrzcie, są większe kratki, więc można sobie
poszukać, pokombinować. No i plus jest taki, że możecie sobie każdą tą kartę w PDF-ie pobrać na dysk, nazwać sobie ją tak, jak Wam będzie pasowało. Bardzo często wiem, że jest taka praktyka, super, cieszę, że się podoba, Agata, jest taka praktyka w klasach 1-3, że na przykład dzieci mają serię działań do zrobienia. No to wystarczy, że sobie będą po słupku w danym tygodniu robić. Zwróćcie uwagę, że to jest analogiczna struktura jak w dyktandzie graficznym, ale podana w nieco innej formie. Tutaj też właśnie są dyktanta takie z numerkami tylko. Takie, że... no słuchajcie, żebym teraz w końcu trafiła. Że są liczby i nie wymaga to sprawności rachunkowej, tylko różnicowania, widzicie, określania w danych przedziałach. Więc wydaje mi się, że naprawdę dobry, gotowy materiał do podziałania w zakresie takiego przygotowania innej formy dyktanda graficznego. Myślicie, że do wykorzystania? Do sprawdzenia? Znałyście wcześniej? Nie. No właśnie ta strona gdzieś zginęła, słuchajcie, w ogóle w jakichś czeluściach internetu i... A, tak, mówisz o tych dużych, Beata tutaj pisze o takiej wersji kolorowanej, którą można wydrukować w kilku częściach, tak? Dobrze się rozumiemy, Beata? Że drukujesz taki duży, duży obrazek, dzieci mają, o właśnie, dzieci mają 12 kartek, więc każde dziecko może mieć inne zadania, a składa się z tego taki ogromny plakat. Tak, tak, tak. Tak, jest też taka opcja. Do wyborów przy tych dużych, między innymi tu było, żebym zaraz znalazła. Tam z reguły na dole była taka opcja, że kilka jest do rozwinięcia. Przy różnych obrazkach się pojawia na samym dole. Tak, to jest opcja na tej stronie. Ona jest od razu ustawiona tak, że po prostu drukujesz sobie od razu wersję taką gotową. No oczywiście to już jest naprawdę dla. No i są takie, które się składają z kilku części. Czyli z kilku kartek wydruku. No wydaje mi się, że naprawdę, gdyby ktoś chciał nawet kilka zrobić w ciągu roku szkolnego, to już jest naprawdę spory zasób. Beatka, powiedz mi dokładnie, gdzie znalazłaś ten mural osobno w zakładce, bo on mi się zwykle pojawiał właśnie na dole, a teraz sobie go nie mogę namierzyć, nie daje mi to spokoju. Przy danym temacie się pojawiał. O właśnie, jest wrzucony, super. To w linku sobie możecie otworzyć, a ja już tu właśnie, żeby Wam pokazać. O właśnie, dzięki dziewczyny. Udało się Basi wcześniej, widzimy? Czyli mamy każdą stronę na inną część. Więc jest sporo do wykorzystania. No oczywiście pamiętamy, żeby treściowo to dobrać do dzieciaków, ale w to nie wątpię. W to w ogóle nie wątpię, że będzie odpowiedzialny. Już się drukuje. No to piękne, słuchajcie, piękne tempo. Dla pierwszych, super. Ja też uwielbiam, powiem Wam szczerze, że spory zasób do podziałania. Cieszę się w takim razie, że się podoba. Zaraz pokażemy sobie kolejną taką, która jest zdecydowanie wartym do wykorzystania podczas zajęć. Tak naprawdę ten online to jest taki online bardziej dla Was, natomiast z perspektywy działania dzieciaków to całkiem inna bajka. Słuchajcie,
Jest taka jeszcze jedna strona, też zaraz linkuję. Worksheet Works. Kiedyś w ramach programu nauczycielskiego laboratorium, jeśli ktoś gdzieś tam zaglądał, właśnie wrzuciła w ramach wyzwania Asia tę stronę, tam do zakodowania pewnego hasła, no i okazało się, że w stronie się również można zakochać. Zdecydowanie. Zaraz wrzucam link. Niestety, też anglojęzyczna. Natomiast wrzućcie sobie już wyszukiwareczkę. A ja też zaraz odpalam u siebie. Dobra. Ja już mam. Zaraz pokażę. Ale mam klikania, słuchajcie. Mamy? Dobra. Coś mi się, słuchajcie, nie chcę przerzucić, ale dobra. Mamy. Słuchajcie, to jest kolejna strona, na której to jest taka strona do generowania kart różnego rodzaju materiałów. Zdecydowanie pokazać matematykom, pokazać anglistom, dlatego że jest zakładka English, która też pozwala na przygotowanie materiałów, które interesują. Natomiast ta, która dla nas jest taka niezwykle istotna, to jest ta część, która jest tutaj. No i teraz tak, ostatnio osobiście w Nutzie Tyskim byłam na zajęciach, gdzie było prezentowane pentomino, gdzie zabawa polegała na tym, żeby ułożyć klocki, udokładać klocki do takiego momentu, żeby już kolejna osoba nie miała ruchu. Żeby kolejna nie miała ruchu. Mamy to tutaj w wersji do wydruku. Mamy też coś, co ja osobiście bardzo lubię, czyli różnego rodzaju kostki do odkrycia i siatki. Co jeszcze? Żebym dobrze... Właśnie, Secret Map. Słuchajcie, z tym Secret Map to jest w ogóle długa opowieść. Dlatego, że możemy sobie zaplanować, że chcemy taką mapę na przykład na dodawanie. Pamiętam, addition, dodawanie, subtraction, zadejmowanie, multiplication, mnożenie i division, dzielenie. Chyba, że ja coś pomieszałam. No i możemy oczywiście mieć też kierunki, ale możemy też zmienić na radę lewo-prawo, format A4. I teraz popatrzcie, to jest surprise me. Wybierz sobie, wylosuj sobie konfigurację. Możecie sobie dobierać tutaj, że będzie zadanie z myszką, zadanie z piłką. My mamy akurat, niech będzie w takim razie ta piracka przygoda. I słuchajcie, karta się pobiera na dysk. Ha! I popatrzcie, co się dzieje. To jest w ogóle mega strona. To jest nie do opisania, słuchajcie, bo tutaj mamy napisane, jaki jest nasz pierwszy ruch, tak? Iść do góry. Oczywiście można sobie to modyfikować też na język polski. Ja nikomu tutaj nie blokuję, sama tak robiłam. Natomiast tak naprawdę left, right, down, up, to są rzeczy złapania przez dzieciaki. Zresztą kodujemy w różnych językach. Teraz zobaczcie, mamy tutaj statek, mamy krateczki i wykonujemy obliczenia, czyli mamy, że ile musimy dodać do 5, żeby było 7. W okienko wpisujemy 2 i dziecko ołóweczkiem, kredeczką, czym tam sobie chce, przesuwa się o 2 kratki. Po wykonaniu tych obliczeń, które się tutaj znajdują, tak, odnajdzie swoją trasę. No ja pokazałam, popatrzcie, ale jestem mądra, right, i tak sobie myślę, czemu tam jest w prawo, przecież to jest, czemu tam jest, i czemu nie jest w dół? No ale widzicie, chodzi o to, żeby przejść trasę, która się znajduje i odnaleźć, na której wyspie miał się odnaleźć statek. Gotowe.
popatrzcie, wersja dla maluchów. Oczywiście ty możesz sobie tutaj podziałać w zakresie, który dla ciebie będzie istotny. Możesz właśnie sobie wprowadzić dodatkowe elementy. To może być utrwalanie kierunków na zasadzie północ, południe, wschód, zachód. No twoja fantazja, tylko, pamiętajcie, tylko wyobraźnia ogranicza. Więc pozwolić się obudzić. No i właśnie po wygenerowaniu tego możemy sobie tworzyć. Mamy mnożenie, under which chair is mouse, pod którym krzesełkiem jest mysz, create, bends, i mamy, pod którą sofą jest mysz. Jasne, mamy, słuchajcie, mamy znak mnożenia w formie krzyżyka i cika, natomiast to też jest kwestia wytłumaczenia dzieciom po prostu, tego, że tak jest w języku angielskim. Natomiast to nie stanowi dla dzieciaków większego problemu, tylko kwestia ustalenia. Zawsze możecie posłużyć się obrazkiem, przetłumaczyć dzieciom po prostu te polecenia, no ale wydaje mi się, że tak, w Excelu, tak, tak. No bo to, wiesz, Agatko, to jest tak, że ty pracujesz też ze starszymi dziećmi, więc perspektywa masz inną. W momencie, kiedy proponujemy takie narzędzie pierwszaczku, to wiadomo, że jakoś trzeba wytłumaczyć. Z drugiej strony pierwszaczki nie będą raczej nam mnożyć jeszcze, no ale dodawanie, to jest znowu kwestia umowna. Mi się wydaje, że wbrew pozorom dzieciaki się już świetnie odnajdują w tym trybie też anglojęzycznym, więc czasami nawet bardziej, lepiej niż my. Tym bardziej, że jeżeli pracujecie z robotami, to przecież doskonale wiecie, że polecenia w bloki również są w języku angielskim, więc myślę, że to nie jest bariera. No i też gotowy materiał do działania. Ja kiedyś podjęłam takie działanie, że takie karty przygotowywałam na wzór tego właśnie w ramach programu Laboratorium. Przygotowywałam takie karty w języku polskim, pokażę wam, jak wyglądały i na czym polegały. Natomiast no wiadomo, że jest to jakiś tam dodatkowy nakład pracy, więc to jest tylko kwestia tak naprawdę tego, jakim czasem dysponujecie. Tak, ja też uważam, że fajnie, że jest klucz. Tym bardziej, że ja osobiście lubię taki moment, kiedy proszę dzieci o to, żeby zweryfikowały same, czy doszło do tej pracy. Więc po wykonaniu zadania można dzieciom po prostu pokazać ten wzór i poprosić o porównanie i znalezienie, na którym etapie popełniły błąd. No konia z rzędem dla tego, kto będzie w stanie przeczytać i tak dokładnie dzieciom powiedzieć, żeby one załapały, w którym punkcie są. A tu jednak, że to jest wizualizacja i obraz, mamy konkret i mamy gotowy. Przecież same niejednokrotnie, kiedy coś robimy, to się zakręcimy z tym prawo-lewo. No, człowiek istotą omylną, więc to jest taki dobry punkt. No a poza tym, słuchajcie, zawsze możecie mieć przygotowane kilka kart, jeżeli działacie w grupie, kilka kart takich wzorcowych, do malowania sobie pisakiem po niej z wzorem odwrotnym z drugiej strony. To jest też takie narzędzie, które posłuży przez lata w różnych grupach, szczególnie jeśli pracujecie w różnych grupach, bo to się tak wydaje, ale będziecie miał 10 takich kart zrobionych, przód, tył, i odchodzi wam ciężar korekty tego, a poza tym pamiętamy o tym, że zależy nam, żeby dzieciaki same weryfikowały też to, co robią, bo nie wiem, jakie są wasze wnioski, ale ja spotykam się niestety z tym, że dzieci bardzo często oczekują takiego gotowca, tego, że nauczyciel pokaże dokładnie paluszkiem, niejako zwalniając od odpowiedzialności, troszkę od odpowiedzialności za własną korektę i często, czy losowo, tak, działania tak. Natomiast działania czy typ działań, bo to, czy to będzie dodawanie, mnożenie czy dzielenie, możesz zaznaczyć. Natomiast jakie tam będzie działanie, możesz zaznaczyć. Możesz sobie zaznaczyć wcześniej. Tutaj wybierz sobie opcję. Widzisz, możesz mieć wszystkie. Możesz sobie zaznaczyć tylko dodawanie. Mhm. No i opcje, które masz. No różne karty dla grup, albo po prostu niech działają w grupach. I wzór, i jak na przykład im wyjdzie fotel, bo będzie się to, na przykład to będą różne fotele, to mogą mieć przyczepione do fotele, mogą mieć zaznaczone, który to jest fotel i od, na przykład mogą odbierać od ciebie wyniki do sprawdzenia informacji. Więc jest konkret. No oczywiście można, słuchajcie, zaglądać sobie dalej. Magiczne kwadraty różnego rodzaju, ale powiem wam szczerze, że do obliczeń, powiem wam szczerze, że naprawdę musicie się przez to przegryźć same. Pamiętam magiczne kwadraty w różnej wersji. Przegryźć same w takim sensie, żeby ustalić,
czego chcecie, w jakim zakresie. Popatrzcie, 3 na 3, tak, żeby suma wynosiła tyle i tyle. No, jest tego naprawdę ogrom. Bardzo często poświęcamy dużo czasu, żeby ten materiał przygotować. Warto wiedzieć w takich miejscach, żeby jednak sobie to ułatwić. Patrzcie, klikacie more i macie podgląd, jakiego typu to są ćwiczenia. Tak? Myślę, że się przyda. Jak uważacie? Super. Ania, to cieszę się, jak wiecie, niby offline z plecionym online'em, ale to jest online nauczycielski z offline'em uczniowskim. Super. Genialne. No to słuchajcie, działamy dalej. Działamy dalej. A, widzisz, na zieloną szkołę. Słuchajcie, ja nawet przygotowywałam, popatrzcie, taką kartę dla moich dzieciaków. Ta struktura była taka sama. Jeden błąd, który popełniłam w tej karcie, założyłam, że będą wiedziały, że czytają od góry do dołu te działania. Ja to mogłam dopowiedzieć, natomiast to nie było takie oczywiste. Tam one były ponumerowane, mi to umknęło. Natomiast tutaj tak, odnajdowało pisankę i wykonywało dzieciaki obliczenia, więc tak jakby mechanizm dokładnie ten sam. Natomiast tu jeszcze macie ćwiczenie z cennikami, gdzie podajemy dzieciom działanie i dzieciaki zaklejają wynik tak, żeby powstawały im jak największe wielokąty. Więc też jeszcze, myślę, ciekawa opcja wykorzystania cenniczków. Myślę, że do przyjęcia. Zresztą potem przy założeniu jakiejś wystandaryzowanej jednostki bez problemu dzieciaki liczyły sobie pole i to, co się działo dalej. Też myślę, że atrakcyjny sposób sprawdzenia sprawności rachunkowej, rachunku pamięciowego, a troszkę w innej formie niż odklepywanie, które tak się czasami przyjmuje niestety w różnych formach, więc wydaje mi się, że jak najbardziej do zaaranżowania. Tym bardziej, że macie zapewne rodziców takich w grupie, którzy prowadzą jakąś działalność i dysponują tym materiałem. Słuchajcie, na tej stronie worksheet oczywiście masę innych inspiracji, więc po prostu trzeba się na spokojnie przez nią przegryźć i zobaczyć, co można sobie wykorzystać do swojego działania, bo pewnie jest sposób to dzisiaj wszystko omówić. Natomiast, aż myślę, co wam teraz wybrać, słuchajcie. Tam już wy pewnie mapy rozrysowujecie po prostu podróży i tego, co się dzieje. To może jeszcze wrzucę wam tylko kilka pomysłów związanych z tym, co jeszcze wykorzystuję podczas takich zajęć terapeutycznych z dzieciakami w mniejszych grupkach, a co pewnie też może wam się przydać. To są takie inspiracje też znanymi grami i pomysłami z Pinteresta, bądź z gotowych gier, które gdzieś tam są na rynku. Ta zabawa polega na tym, żeby ułożyć piłeczki ping-pongowe według klucza, który się tutaj znajduje. Piłeczki są pomalowane przez pół na dany kolor. Tu mamy takie gotowe karty, które dzieciaki sprawdzają. I ja uwielbiam tą zabawę w takiej wersji popatrz, zapamiętaj i odłóż kartę i ułóż, żeby w takiej wersji to było. Natomiast tutaj dzieciaki na patyczek taki do jedzenia sushi, tak, chińskie pałeczki, nakładają takie duże rurki do picia, takie duże, grube, nie takie malutkie, które normalnie używamy, tylko gdzieś polowane w tajgerze albo w sklepie budowlanym, albo w innym, one mają większą średnicę, około centymetra, i mają sekwencję kolorów do ułożenia też w taki sposób. No i paluszki. Do paluszków akurat mogę wam udostępnić materiał, który przygotowałam. Natomiast to jest też materiał, żeby była jasność, wzorowany na grze, która jest dostępna na rynku, gdzie mamy wzór ułożenia gumeczek na palcach.
I też bawię się z dziećmi tak, żeby zapamiętało i ułożyło. I teraz znowu ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale kodowanie, zwykła gra. Tak naprawdę, żeby dzieciaki dostrzegały pewne zależności i tworzyły sobie działania, muszą być wyczulone i czujne pod kątem pewnych zmian, stałości, które się też pojawiają i reguł, które się w ich codziennym działaniu ujawniają. Znaczy, myślę o tym, że żeby dzieci mogły efektywnie w kodowaniu działać, ale także w codziennym życiu, muszą być spostrzegawcze i muszą mieć zdolność zapamiętywania kilku informacji naraz, a u dzieci z deficytem uwagi, które coraz więcej, u tych, które mają zaburzenia na przestrzeni percepcji wzrokowej, niestety jest to duży wysiłek. I bardzo często zajęcia, które planujecie, tak naprawdę nie są złe w samej formule i pomyśle. Bardzo często są genialne i rewelacyjne, natomiast nie uwzględniają tego czynnika braku koncentracji u dzieci, bądź tego, że akurat w danej grupie macie dużo sprzężeń w pewnych trudnościach. Więc zachęcam do tego, żeby wplatać takie elementy w formie krótkich ćwiczeń z pewną stałą regułą, wzmagające określoną czynność, pracujące na danym receptorze, żeby dzieciaki przyzwyczajały się do tego, że to wymaga jednak skupienia. No bo czasem obserwujesz, na przykład planujecie z dziećmi trasę, zresztą ja sama to robię i na przykład dzieci się gubią w trakcie, jeszcze nie wiedzą, co się gdzieś tam dzieje i miało dojść od danego punktu do kolejnego i zdążyło się na zakręcie już gdzieś tam pomieszać, pokręcić, no bo właśnie ten deficyt uwagi troszkę im utrudnia działanie, więc starajmy się wzmagać takie naturalne rozwijanie receptora wzrokowego i tego, żeby jednak wzmagało uważność. Tym bardziej, że słuchanie poleceń też wygląda różnie i czasami nie, czasami, a nawet bardzo często nie jest to zła wola dzieci, tylko po prostu takie są ich możliwości. I jeśli chcemy uzyskać sukces na innych obszarach, to jednak porcjowanie tych tematów i podawanie w takiej przyjemnej i przejrzystej formie dzieciakom. Myślę, że im zdecydowanie ułatwi i pozwoli Wam również jako nauczycielom wprowadzać aktywności trudniejsze, takie, w których też będziecie miały poczucie, że zaproponowałyście dzieciom coś więcej niż na co dzień. I myślę, że to też zdecydowany plus tej całej formy. Więc tego aha, rączki, łapki. Rączki, łapki wykonywane metodą chałupniczą, więc zdecydowanie do pokazania. Tylko potrzebuję chwileczkę, żeby je namierzyć. A jeśli nie namierzę ich teraz, to namierzę je później i podeślę. Dobra, słuchajcie, łapek nie mogę akurat namierzyć. Będę potrzebowała pewnie chwileczki, żeby je Wam wrzucić. Dziewczyny, bo chyba, że pojawił się jakiś mężczyzna i ja o tym nie wiem, się jeszcze nie przyznał. Czy do tego działu jakieś pytania, może pojawiły Wam się jakieś pomysły w głowie, którymi się warto podzielić, to wrzucajcie taką informację na czacie, że jest coś, co warto, macie przetestowane, co już znacie, co udoskonaliłyście, bo myślę, że sporo między Wami takich ukrytych też działaczy i talentów, więc zachęcam, żeby się tym podzielić. Mapa wydrukowana. Słuchajcie, tu są łapki. Do mapa to jest hit. To jest po prostu rzecz, którą jak wrzuciła Asia jako propozycję, to naprawdę to była taka mega rzecz. Ja osobiście się tym bardzo zainspirowałam. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie i wykorzystuję chętnie. Łapki mamy tu. Ja przepraszam, jeśli przeskakuję tak troszkę między wątkami. Staram się zebrać dużo informacji, być może czasem chaotycznie, ale mam nadzieję, że przynajmniej to, co już mówię, to wyjaśniam w miarę przejrzyście. No to słuchajcie, to może jakiś filmik.
Co wy na to? Co wy na to? A o co chodzi z łapkami? Aniu, chodzi o to, żeby dziecko zapamiętało, w jakim układzie ma nałożone gumeczki. Zwróć uwagę, że tutaj ma, może tych kolorów nie widać, ale na przykład tu ma zieloną gumeczkę, fioletową i pomarańczową. Te gumeczki się nakładają na określone palce, więc musi pamiętać jeszcze, w jakiej kolejności nałożyć, no bo czasami dany kolor zablokuje ten kolejny, tak? Bo ma nałożony na przykład na palec wskazujący i na palec środkowy, a jeszcze w międzyczasie miało mieć taką konfigurację, że był serdeczny, środkowy i na przykład wskazujący na boku. Ja wrzucam takie aktywności, które ja wykorzystuję też w ramach terapii pedagogicznej, ponieważ wy też działacie w niszy grupka. Zresztą projekt pozwala nam na to, żebyście te grupki miały takie naprawdę optymalne. I same widzicie, że czasami w tej grupie dzieci macie takie dzieciaki, które wymagają takiego indywidualnego wsparcia. A poza tym to mają być takie aktywności, które będą dobrym przerywnikiem, usprawniającym umiejętności dzieci w różnych obszarach, które Wam później ułatwią pracę z kodowaniem. No bo nie da się od razu tak na głęboką wodę wrzucić ze wszystkim. Zresztą myślę, że Agata, która tam jest na czacie, też potwierdzi, ponieważ pracuje ze starszymi dziećmi, że naprawdę bardzo często te dzieciaki, które idą programem od początku, rozwiązują bardzo szybko zadania, które. A na przykład ona ma okazję robić z dziećmi starszymi, więc ona ma świetne porównanie, jak sobie dzieciaki radzą na różnych poziomach. I czasami pierwszaki rozgryzają coś w trymiga w stosunku do klas czwartych i piątych, które ma, bo jednak idą pewnym trybem i są już przyzwyczajone do pewnego sposobu myślenia. Więc to jest niezwykle cenne. Dziękujemy. Wczesnoszkolna, słuchajcie, wczesnoszkolna przygotowuje grunt do klas starszych. Powiem Wam taką anegdotę, że Agata ma pierwszaki w projekcie i sama też ma przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej, bo to jest warunek projektu, ale pracuje normalnie ze starszymi. Wierzcie mi, że na moje serce, jak patrzę na to, bo ma dla nich ogrom cierpliwości, ale widzę, że po prostu działa na co dzień z innymi dziećmi większymi, ale jest dla mnie źródłem ogromu wiedzy, bo ma ten punkt odniesienia, więc warto też dopytywać. Jeśli Wy macie też takie podobne obserwacje, bądź całkowicie inne, związane z pracą w grupie, to też rzucajcie taką informacje, bo nie wszystkie Was znam i nie mogę z Wami na co dzień porozmawiać, a chętnie bym usłyszała, jaki jest Wasz odbiór takich aktywności. Ja myślę, że dużym plusem jest też to, że jak w przyszłym roku, bądź już teraz, działacie w ramach zajęć z takiej edukacji, to możecie sobie wybierać te aktywności, które Wam pasują pod odpowiedni temat. O, właśnie, z klasami gimnazjalnymi, w sensie to, co my z maluchami. Więc będziecie mogły sobie wplatać je jako taką aktywność 15-minutową, 30-minutową, bo wiem, że czasami było Wam ciężko, że to jest jednak cały taki blok. Mam świadomość, że to jest duże wyzwanie. Projekt jest dużym wyzwaniem i jest wymagającym projektem. Natomiast dobre osadzenie się w tym, jak można to połączyć, wierzcie mi, że pozwoli Wam na to, żeby tak płynnie sobie już te aktywności wprowadzać i z takim dużym komfortem w działaniu. Słuchajcie, no to kolejna przestrzeń do inspiracji. Ciekawa jestem, czy widziałeś. Ja tak dzisiaj, słuchajcie, filmikami zarzucam, bo to taka też pora troszkę. Na YouTube jest taki profil, taka strona. Strach się bać, jak to przeczytać, czy to z jakiegoś języka niemieckiego, czy innego. I tam jest taki filmik przedstawiający aranżację ruchowej gry Mastermind. Ja wiem, że ta gra była popularna parę lat temu. Ja nie ukrywam, że dopiero ją odkryłam z tego filmiku, a dość jestem na ty z grami. Ale Mastermind poznałam właśnie dzięki temu filmikowi, więc za chwileczkę go Wam włączę. Mam nadzieję, że wszystkiego nie znacie, bo jesteście zaawansowaną grupą, bo często mówicie, że już coś kojarzycie. Mam nadzieję, że tego nie. Albo jeszcze nie. Że jeszcze nie. Filmik przedstawia grę, właśnie inspirowaną grą Mastermind do wygooglania. Co ja się dzisiaj na przykład. Zobaczcie sobie również mechanizm działania tej gry.
To jest też taka aktywność dobra do zajęć na WF-ie, zajęć sportowych. No to miłego oglądać. Jak kliknę. A to są te grzybki, o których mówiłam, piłkarskie. A ja mam w słuchawce muzykę. Mogą być, pewnie. Nie mieli zielonego grzybka, widzicie? Mają gąbkę. Yes. Słuchajcie, ktoś widział ten filmik już kiedyś? Tak, właśnie Agata, tak, ta gra wyglądała, tak, takie piny były do wbijania, tak, masz rację, dokładnie ta gra tak wyglądała, ma takie kuleczki i piny. Więc wykorzystanie znowu gry w trochę innej aranżacji. Zabawa polega na tym, że dziecko, które było za skrzynią, miało ułożoną określoną sekwencję kolorów. Dzieci z przodu miały grzybki, które miały ułożyć tak, żeby trafić w to, co on ma ułożone z drugiej strony. Aha, do filmiku już. Żeby trafić w to, co on miał z drugiej strony. I jeżeli dziecko trafiło dobrze, czyli odnalazło, jaki on był użyty, jaki znajduje się z drugiej strony, to wtedy on wyciągał taki klocek do góry, żeby potwierdzić, że już jest OK. Jeśli klocek nie był postawiony, to znaczy, że jeszcze coś wymaga korekty, dlatego dzieci zamieniały te grzybki. Ja osobiście gram to z dzieciakami również na grzybki piłkarskie i mam zielone. Natomiast widziałam to w klasie robione na kubeczki. I wtedy zabawa była ułożona tak, że nauczyciel rozkładał sobie taki na salach, czasami w ramach pomocy do wesołej szkoły lub do czegoś, taki klocek duży w formie takiej Boże, gąbki. No wiecie, takie duże klocki do układania, jak się zamki układa na salach gimnastycznych. Z tego, takie pufki są. I miała nauczycielka miała rozłożony taki klocek, żeby nie było widać. Dziecko miało kubeczki ułożone w sekwencji, a na tym były kubeczki białe i czarne. Jeżeli było dobrze, to nakładał uczeń kolor, że wszystko już gra, żeby było widać, gdzie to się dzieje, bo tak było właśnie w Mastermind, że tam się jeszcze te piny w taki sposób zmieniały. Więc w pełni do zaaranżowania w klasie, a sama strona, na której można znaleźć ten materiał, też inspirująca, ponieważ kiedy my czasami mówimy o tym, że kodowanie można wykorzystać podczas zajęć sportowych, to spotykamy się z takim lekkim niedowierzaniem. Wszyscy mówią, no, podczas zajęć sportowych. Ja osobiście wplatam takie elementy często, także dany kolor jest określoną sekwencją, określonym ruchem, trzeba się obrócić w określoną stronę i powiem szczerze, że szybko udało się wyeliminować kwestię tego, która to prawa, lewa i tym podobne. Więc w takiej naturalnej wersji podczas zajęć wychowania fizycznego wplatanie takich elementów jest jak najbardziej wskazane i myślę, że atrakcyjne. Więc już macie kółko krzyżyk w ruchu, macie mastermind w ruchu. No to pokażę Wam jeszcze jedną stronę, to jest dokładnie fanpage na Facebooku, na którym też można znaleźć parę rozwiązań, ale pokażę Wam dokładnie tę stronę, na której osobiście, dokładnie ten filmik, który osobiście mnie zainspirował i ciekawym, czy Wy znajdziecie też swoje pomysły na tą grę. Chciałam
chciałabym umieć to przeczytać. Ale to jest jakiś hiszpański, portugalski, włoski. W każdym razie bardzo namiętny język. Więc zaraz wrzucam link. Na Facebooku do odnalezienia. Zdecydowanie. Do zalajkowania. Ale robię komuś, słuchajcie, reklamy, no ale dobrym się trzeba dzielić. Wiecie, to jest tak, że pewne rzeczy gdzieś tam się powiela i łapie, bo naprawdę dobrymi pomysłami się trzeba dzielić. Mamy. A ja zaraz odpalam. Dobra, zaraz wam pokażę, co tu mam. Przepraszam, że tak niknę, ale wymaga odrobiny synchronizacji. Filmik pokazuje też jedną z gier, wbrew pozorom myślę, że też znaną, którą można też świetnie sobie wpleść jako przerywnik podczas zajęć, tylko modyfikując nieco tą aktywność na końcu, która się pojawia. Tutaj jest akurat znana. Ja sobie wprowadzam między innymi elementy matematyki. Widać? Widać. No to patrzcie. Muszę przyjechać. Hop. Uwielbiam ten filmik. Okej, myślę, że mechanizm załapany. Udało się zobaczyć? Tak. Jeśli ktoś nie zauważył do końca, albo gdzieś tam był oddalony od komputera, ach, no właśnie, czyli wyczułam coś, coś wyczułam. Zabawa polega na tym, że dzieci mają rozłożone hula hop i skaczą, spotykają się w pewnym momencie i one akurat grają w papier, kamień, nożyce. Kto wygra, biegnie dalej, tak żeby przebiec do drugiej drużyny. Natomiast ja grałam w to w wersji matematycznej, czyli podawałam działanie, czyli podawałam ćwiczenie do wykonania, polecenie, pokazywałam symbolami dzieciom, dzieci miały umówione, jaka ma być reakcja i kto prawidłowo zareagował, ten biegł dalej. Więc to, co dzisiaj wrzucam, wam troszkę urozmaicić zajęcia, w wersji takiej, że możecie sobie to wrzucić podczas codziennych lekcji jako element przerwy. Wydaje mi się, że też do zrobienia. Wystarczą zwykłe półeczka, karteczki, dywaniki, różnymi rzeczami dysponujecie. No i oczywiście możecie sobie przewertować tą stronę, ponieważ jest tam masę filmików, masę świetnie zrobionych filmików, jeśli chodzi o aktywności sportowe, nie tylko związane takie z kodowaniem, czy z elementami utrwalającymi nam jakąś symbolikę, ale ogółem. Muszę wam powiedzieć, że czasami, kiedy pojawia mi się takie zaćmienie i na zasadzie, co jutro zrobić, żeby to było ciekawe, to zaglądam właśnie tam, bo jest to też taka kopalnia wiedzy. Link mamy, filmik jest, nazwa jest. No to słuchajcie, gotowe na taką kolejną, nie chcę tak powiedzieć, no ale tak troszkę zabrzmi, kobyłę materiału. Też takie źródło inspiracji, które jest dla was dostępne. Czy potrzebujemy chwili przerwy, zanim ruszymy? Bo chciałabym jeszcze taki jeden dość obszerny materiał z wami omówić, który jest... Okej, fajnie, Ania, dobra, no to tak podziałamy. Chciałam wam pokazać jeszcze taką stronę z zasobami, które są do wykorzystania i pozwoliłam sobie wybrać z niej parę takich scenariuszy i materiałów, które
które myślę, że będą dla Was atrakcyjne. No ale również jak z materiałem przy kartach, strona będzie wymagała troszkę przygryzienia się z Waszej strony, żeby jednak ogarnąć wielość materiału, która się tam znajduje. I teraz wrzucam wam za chwilę link do takiej strony. CS Unplugged. Podejrzewam, że spotkałyście się z nazywaniem kodowania nie tylko offline, ale właśnie Unplugged, czyli bez użycia żadnego tam dodatkowego komputerowego sprzętu. Zresztą na dotcie, którą dostałyście, też jest Unplugged napisane. Mistrzowie kodowania Unplugged, czyli totalny offline. Zaraz wrzucam link. To jest taka strona, którą zdecydowanie trzeba sobie zapisać. Trzeba sobie zanotować. No widzisz, Ania, jakie to... Czujna jesteś, muszę ci powiedzieć. Dziewczyny, zaglądamy na stronę. Ja też zaraz się tutaj przerzucę. Mamy. Chyba. Słuchajcie, to jest taka kopalnia, kolejna kopalnia wiedzy, poza oczywiście naszą mistrzowską Wikipedią, na której jest zbiór różnych aktywności właśnie na zajęcia komputerowe bez komputera. Nie bez znaczenia jest ta informacja computer science, dlatego że scenariusze, które są tutaj zaproponowane, są bardzo mocno związane właśnie z pojęciami wykorzystywanymi na zajęciach komputerowych. Więc całkiem coś nowego, Agata, zakochasz się. Oczywiście mamy zakładki, które tutaj pozwalają nam odnaleźć określone elementy, gdzie trzeba zaglądać. W zakładce The Book jest do pobrania tutaj PDF download. You can download the... I tu mamy edycję z 2015 roku. Klikamy sobie here. I również w Adobe Readerze otworzy Wam się księga. Księga 230 bodajże stronic. 243. Słuchajcie, księga w języku angielskim. Ktoś już zaczyna włosy z głowy. Mówi, o nie, znowu język angielski. Ale nie martwimy się. Tu mamy zebrane różnego rodzaju pomysły i aktywności. Widzicie? Opisane w różny sposób. Można stąd wykorzystać różnego rodzaju karty. Dam Wam chwilę, żebyście przewertowały sobie. Co tam się znajduje. Oczywiście klikamy sobie pobierz, żeby od razu sobie tego PDF-ka ściągnąć na dysk, żeby go mieć. Ale jest też dobra wiadomość. Dlatego mamy, słuchajcie, mamy pobrane, bo boję się przejść dalej. Popatrzcie, wyspa. Mamy piękny wątek łączony z tym, co się działo wcześniej. Jeśli pobrałyście, to tu mamy tak jakby całość. Other languages, szukamy, Polish. I teraz popatrzcie, mamy translations, bla, 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 in activities. Nie trzeba znać dobrze angielskiego, activities. Coś się będzie działo po polsku. Oczywiście mamy opcję wyszukania sobie języka polskiego w lupce. Można zrobić tak. Tak jest nawet szybciej. Ale zanim to zrobimy,
zaglądniemy sobie tutaj. Mamy podzielone aktywności, które się w tym głównym pliku, na tematy. Podawanie poleceń komputerowi, co ma robić, dzielenie informacjami, aktywności związane z komunikacją. Mamy podział na takie bloczki. I teraz, kiedy wejdziecie sobie na dany temat, ja sobie akurat wejdę na Image Representation. Tu mamy opisy, odniesienie. Natomiast, jak zejdziecie niżej, mamy Activity Description, czyli tłumaczenia. I popatrzcie, jest język polski. Klikamy sobie na język polski. Temat drugi, kolory jak liczby, kodowanie obrazów. Pełne przygotowanie w języku polskim. Już cudnie. Ten akurat scenariusz wy będziecie znały, ale to nie jest jedyny, zaraz sobie rzucimy okiem. Temat kolory jako liczby, kodowanie obrazów. Pamiętamy. Scenariusz z faksem. Dla osób, które nie znają, mowa o pikselach i o tym, że liczba zapisana przy wierszu mówi nam o tym, które pola mają być zamalowane, a które nie. Jeżeli jest tutaj jedynka, to znaczy, że jedno pole zostawiamy puste. Kolejna liczba to trójka, czyli trzy pola mają być zamalowane. Kolejna jedynka, czyli pole ma być puste. Ja mówię zawsze kod puste, pełne, puste, pełne. Czyli puste, więc pełne, trzy puste. Potem mamy cztery puste, jeden pełny. Tak, taki klimat jak Logic Peak, z tym, że w Logic Peak masz napisane, ile masz wierszu pełnych wszystkich, a tutaj masz sekwencję, w której to jest ułożone. Więc może być jako wprowadzenie do Logic Peak, pewnie. Natomiast te scenariusze, które są tutaj, one są tak pięknie opisane pod kątem też tego, gdzie odnaleźć to w życiu. I tu właśnie jest przykład pikseli i faksu, i jak to jest znalezione, i to jest niezwykła zaleta tych scenariuszy, niezwykła. Dodatkowo to jest gotowy materiał do ułożenia na macie, tak? Gotowy, ponieważ takie karteczki układacie tylko przy macie, określacie jaki obszar. No tutaj mamy właśnie tą kartę, o której była mowa, faks dla dzieci, czyli informacje jak zakodować. Trochę dziubania z kreteczkami jest. Przestrzeń do stworzenia własnego obrazka. Super, Wiesława. Dokładnie. Jest to do zaaranżowania. Natomiast dodatkowo i tutaj w tym momencie Wam powiem, jak to w przestrzeni innej, ponieważ na tej stronie, o której mówiłam, czyli na DigiPuzzle, DigiPuzzle.net, tak, mamy różne aktywności, które możemy sobie wykorzystać, natomiast kiedy sobie tutaj nie ma zakładki programowania, ale kiedy sobie wpiszecie Digi, Puzzle, o właśnie, programming, to od razu znajduje się Wam taka zakładka. Czyli na przyszłość już wiemy, że trzeba sobie zaglądnąć do zakładki Education i tam będzie program. I teraz popatrzcie, jest tam ta sama forma ćwiczenia, wersji na tablicę. A, w More. Ale przez zakładkę Education też się powinno dać przejść. Ja wpisuję zawsze programy. I teraz mamy dokładnie ten sam tryb, czyli zadanie do wykonania sobie na tabletach bądź na tablicy interaktywnej. Tak. Dwa. Więc. I popatrzcie, w momencie, kiedy dobrze wprowadzę elementy, to podświetla mi się na zielono. Dwa puste, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i dwa. I tym sposobem możemy wyeliminować problem ewentualnej makulatury, a przećwiczymy dokładnie tą samą aktywność. W tej zakładce również, Beatka mówi o tym more, który jest tutaj. OK. Ale nazywa się tylko już. Słuchajcie, w tym dziale
mamy też inne zadania, natomiast przez wejście właśnie w tą opcję programing mamy też takie proste aktywności, które znacie, typu doprowadzenie do celu, przejście trasy, odnajdywanie sekwencji. Natomiast tu mamy tą wersję z pikselami, z literkami, tak jak jest tam wprowadzone. Więc myślę, że atrakcyjna forma zdecydowanie do wprowadzenia u pierwszaków. Kratki spore, materiał gotowy, więc jest tutaj obszar jak najbardziej do działania. Więc zdecydowanie tak, właśnie tak myślę. I dobrze sobie radzą, Beata, nie? Nie mają większych problemów z tym, żeby to zrobić. No właśnie, tak mi się wydaje, że jednak ta strona jest bardzo przejrzystą formą. Zresztą w zakładce Games mamy też to, co znacie, czyli oczywiście poza czterema w linii, o których mówiliśmy, mamy interaktywne kółko krzyżyk, mamy sudoku, mamy tangramy, mamy mozaiki, czyli nasze dyktanda, mamy Tetrisa, więc tak naprawdę wszystko to, co gdzieś tam się pojawia w toku zajęć, jako gotowy interaktywny materiał, mamy kolorowe sudoku i mamy też taką świetną grę, idealną do przełożenia na macie. Zabawa polega na tym, żeby ułożyć kolorowy dywanik z kwadratów w macie pod dostatkiem i odnaleźć określoną sekwencję kolorów. Świetne na percepcję wzrokową, do zrobienia na macie w pełni, więc znowu piękne połączenie offline'u z online'em. Ćwiczę, robię coś, wprowadzam na macie, a potem dopiero działamy sobie na tabletach, na komputerach jako utrwalenie tego materiału, większe zindywidualizowanie pracy, bo dzieciaki po prostu mają już to przerobione. Myślę, że do zaaranżowania, do zrobienia. Wiem, że zasobności możliwości są różne, jeśli chodzi o szkoły i sprzęt, który macie, ale akurat wasz rejon wydaje mi się naprawdę fajnie wyposażony i wiem, że dobrze się orientujecie w tym sprzęcie, więc zdecydowanie wykorzystywać dalej. No ale to jest jeden scenariusz, słuchajcie, jeden. No i teraz co dalej, no bo jednak jest portal, profil, który pozwala na działanie. Ja sobie wpisuję właśnie Polish jako język w poszukiwarce. No i oczywiście mamy teachers, videos i inne rzeczy. Natomiast tutaj niżej zaczynają nam się właśnie już pojawiać odnośniki do konkretnych scenariuszy. I teraz, żeby była jasność. Są scenariusze prostsze i trudniejsze, jak wszędzie. Ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać te, które według mnie są naprawdę przyjemne na początek i będą taką atrakcyjną formą i myślę pozytywną zajawką dla dzieci. Natomiast oczywiście zachęcam do przeglądnięcia ogółu materiałów, które są. Ja osobiście, kiedy zobaczyłam pierwszy raz to zadanie, to powiem Wam szczerze, że szczękę miałam na podłodze. Naprawdę szczękę miałam na podłodze. Na to wchodzi. Wyszukiwanie błędów. Zresztą niezwykle istotny temat, to cały czas powtarzam, w kodowaniu uwielbiam błędy. One budują i tworzą coś dobrego. Temat czwarty, magia obracanych kart. Dodatkowo powiem, że oczywiście wszystko w PDF-ie można sobie pięknie zapisać i pobrać. One się wtedy zapisują jako widzicie, jako A4 i inne rzeczy, natomiast tytułujcie je sobie, bo potem ciężko namierzyć. I teraz na czym polega sztuczka? Dziewczyny, trzeba mieć przygotowane 36 dwukolorowe magnesy albo karteczki. I zabawa polega na tym, że prosimy ucznia, żeby ułożył karty w kwadrat 5x5. Mamy to. Znają świetnie. 5x5. E,
a następnie my, jako prowadzący, mówimy, że chcemy, żeby było jeszcze troszkę trudniej, chcemy to uatrakcyjnić i dodajemy dodatkowe karty bądź te magnesy, ale trzeba je dodać w taki bardzo logiczny sposób, dlatego że chcemy dodać te karty tak, te w innym kolorze, tutaj w tym przypadku akurat dokładamy czarne, żeby w każdym wierszu, w każdej kolumnie uzyskać parzystą liczbę kart odwróconych kolorem na wierzch, czyli tym czarnym. Tym samym utworzy nam się plansza 6x6. A następnie prosimy jednego z uczniów, aby odwrócił jedną z kart w czasie, gdy zakryjesz oczy. I jak pewnie się domyślacie, ta karta to będzie ta, w której pojawi się nieparzysta liczba kart. Wymaga to trochę ćwiczenia i przerobienia sobie, natomiast robi ogromne wrażenie na dzieciakach. No i dodatkowo może posłużyć jako ciekawe wprowadzenie w ogóle do kodów. Do kodów, dobrym przejściem do kodów QR, które działają. Dalej mamy kody kreskowe, tekst, zagadki. Popatrzcie, wszystko jako gotowy materiał dla Was. Do wykorzystania jak najbardziej. A zwróćcie uwagę, że dzieci coraz częściej jednak w tym świecie kodów, takich kodów kreskowych, właśnie kodów QR funkcjonują i naprawdę warto tłumaczyć im, jak to działa, z czego się to bierze, że to jest określony program, że to jest coś, co musiało zafunkcjonować, coś, co ktoś stworzył, żeby według określonej reguły się odczytywało. Więc popatrzcie, jaki punkt wyjścia do ogromnych zajęć, tak naprawdę do ogromnych zajęć, potem do pracy z kodami, do zakodowania sobie informacji na kodach QR, bądź podziałania na gotowych kodach. Dzisiaj akurat nie temat o kodach QR, ale jak sobie wpiszecie w internecie generator kodów QR, to myślę, że też intuicyjnie sobie z tym zadaniem poradzicie. Więc kolejny scenariusz, który myślę, że w pełni do wykorzystania. Jak uważacie? A widzicie te miny i te buzie otwarte? Jak pani odgaduje i po prostu wszystko wie? Ale poćwiczyć. Buzia na pewno otwarta. I tak, zdecydowanie dla starszych. Z takim, w sensie jest tam taki potencjał do rozszerzenia, który można sobie wykorzystać. Zdecydowanie. No i słuchajcie, można przeglądać sobie dalej te materiały, między innymi jak sobie wejdziecie w aktywności, to system binarny liczb zapisu też myślę wyda się atrakcyjny dla dzieciaków. Tu jeśli się nie mylę, też taki fajny test. Oczywiście sporo czasu, żeby przerobić pewne informacje. To zdecydowanie scenariusze tutaj bardziej na zasadzie przesyłania informacji, podawania danych. Więc jak same widzicie, to jest taki zasób dobry do pracy dla informatyków, ale też dobry do wprowadzania istotnych informacji w zakresie zajęć komputerowych. Ja wiem, że czasami jest tak, że łatwiej zdecydować się na gotowy materiał, którym gdzieś tam dyskutujecie w ramach zajęć korowych, ale zwróćcie uwagę, że następują obecnie w Polsce dynamiczne zmiany, jeśli chodzi też o kwestie dostępności danych, informacji, przetwarzania danych, więc warto też uczniów z tym zapoznać, dlatego że bardzo często podejmują różne aktywności w internecie, które nie zawsze są odpowiedzialne i zawsze są prawidłowe. I dzieciaki się nam pakują w spore kłopoty.
I dzieciaki nam się pakują spore kłopoty. Oczywiście mamy też zasób takich scenariuszy, które nie ma tłumaczenia. Więc to nie jest tak, że wejdziecie na każde i na każdym znajdziecie sobie wersję Polish, ale znajdziecie wersję w języku angielskim. Więc metodą kali jeść, kali pić, również będziecie w stanie pewne materiały wykorzystać. Na zasadzie poleceń tego, co się dzieje. Przeglądnijcie sobie przez chwileczkę jeszcze te aktywności, które się pojawiają. Ja akurat sobie pobrałam część z tych scenariuszy, widzicie? Już jako PDF-y. Tak. Brałam 20 pytań. Też dobra na rozwijanie komunikacji. Drzewko decyzyjne. Taką wartością tych scenariuszy jest zdecydowanie to, że tam są ciekawe opisy informacji, które się znajdują. Dobry materiał do przeczytania, zadawania dzieciakom. Do tego pojawiają się fachowe pojęcia. Fachowe pojęcia z zakresu informatyki. Sortowanie bąbelkowe. Ze względu na określoną cechę i właściwość. Więc przez to trzeba się tam tak troszkę przegryźć, poczytać, ale trzeba koniecznie wiedzieć, że coś jest. Zdecydowanie uważam, że na początek opcja z tym kodowaniem obrazów, czyli tak zwane właśnie puste pełne, czyli temat drugi, czyli w aktywnościach mamy image representation. Warto sobie to od razu pobrać, żeby gdzieś tam później... Słuchaj, czy mistrza to nie wiem, ale muszę powiedzieć, że naprawdę mam taki świadomy pod kątem korzystania z internetu uczniów, bardzo wyczulonych na logowanie, pilnowanie danych, weryfikacje, faktycznie udaje się z nimi wprowadzić elementy pracy w chmurze i podobnych, więc no jest to jakiś kapitał, zdecydowanie, jest to zdecydowanie kapitał. Czy ułatwienie? No, taką mam nadzieję. Dziewczyny, scenariusz, image representation i to wyszukiwanie błędów, to są takie pierwsze aktywności, które można sobie wykorzystać. I w ogóle ta seria pierwsza tu w zasadzie jest przetłumaczona na język polski. Jak kompresuje się tekst. Więc no, zdecydowanie materiał do wykorzystania. Jeśli ktoś się tutaj zajawił tym wszystkim, to niespożyty potencjał. Ale myślę, że taki, że ciężko to dzisiaj w całości przegryźć. Słuchajcie, jeszcze dosłownie parę rzeczy na koniec. Potem zostawimy sobie taki czas na pytania jeszcze. Chyba, że są już na tym etapie, bo wiem, że już wszyscy pewnie gdzieś się do ery bar szczęścia, przepraszam, zbliżają. Słuchajcie, to tak na podsumowanie. No jak to wszystko połączyć? Czyli jak to jest, że mamy online, ale czasem nie do końca się to zgrywa, albo czasem myślimy, że tego się nie da zgrać. Mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się pokazać, że jest wiele aktywności, którymi można się zainspirować w internecie i świetnie przełożyć je na pracę dywanową,
że warto szukać pewnych pomysłów. Wrzucę Wam jeszcze na podsumowanie takie cztery gry. Cztery gry, które zdecydowanie łatwiej później wchodzą dzieciakom w krew, jeżeli są zrobione w wersji offline. Dlatego, że według mnie dobre przygotowanie dzieciaków offline'owo pozwala na to, żeby później komputery bądź tablety, których niejednokrotnie spora grupa osób się boi, powiedzmy to po prostu po imieniu, ma obawę, że gdzieś tam coś ze sprzętem nie zahula. I chociaż bardzo często macie bardzo wysokie kompetencje cyfrowe, to jednak ten sprzęt wywołuje trochę dreszczyk emocji, a czy będzie internet, a czy coś się będzie działo, więc nie zawsze podchodzimy do tego tak chętnie, jak powinniśmy. Ja wychodzę z założenia, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie do tej sprawy, no a ponadto wiem, że prowadzenie pewnych rzeczy w wersji dywanowej z dzieciakami po prostu powoduje, że potem idzie płynniej i że ta aktywność, która wytłumaczenie mi w wersji tablica, ekran, komputer byłoby niezwykle trudne, przez czynnościowe nauczenie po prostu potem jest dla dzieciaków już bardzo intuicyjne. Słuchajcie, kto z Was zna grę Oblong? Przynajmniej jedna osoba zna. Agata, dobre. Tak, klocek idzie. Klocek idzie. Słuchajcie, ja nie bez przyczyny o tym mówię, dlatego że ja znałam tą grę po prostu na zasadzie gry komputerowej, aż zobaczyłam dziewczyny w akcji w momencie, kiedy zrobiły to na macie. Jak to zrobiły? Otóż przyniosły piękne pudełko po bucikach, które było prostopadłościanym, które po prostu przesuwało się im trasą po kafelkach po macie. No ale mówię dość abstrakcyjnie, bo nie widzicie, o co chodzi. No więc zachęcam, żebyście weszły sobie na link, który Wam za chwileczkę wrzucę. Ja go nie będę wrzucać na ekran. Na razie. Proszę, byście weszły na tą stronę, kliknęły sobie start i spróbowały zagrać po prostu w tą grę. Nie zobaczyły, co to znaczy w naszym żargonie klocek idzie. Nie będę podglądała, żebyście się nie stresowały. Odpalcie grę i spróbujcie po prostu chwilę się zrelaksować w tej grze. Ciekawa jestem, który poziom tam już macie. No słuchajcie, komu się chociaż do trzeciego poziomu udało dotrzeć? Haha, jest za nie. No
Słuchajcie, ja się przy 11, 12 zaczynam blokować. No dobra, to wracam powoli, żeby nie było, że mnie nie ma. Wciąga? No i teraz tak, dlaczego ta gra i dlaczego przy offline? Ponieważ to może być kolejne przejście płynne z dzieciakami, natomiast ona jest idealna na matę. Ona jest po prostu idealna na matę. Tak naprawdę wystarczy, że zaplanujecie sobie dokładnie taką trasę, którą macie zaprezentowaną w grze, i po prostu przyniesiecie dobre pudełko po butach. Tak naprawdę to jest tylko kwestia tego, żeby to był dobry prostopadłościan i żeby odpowiednio to przygotować. Ja powiem szczerze, że no trochę to wymagało czasu, żeby złapać ten mechanizm, który się tutaj dzieje. Natomiast to jest początkowo tak abstrakcyjne, boom, dla dzieci, że ten system, że ten klocek się w ogóle obraca, boom, i że on gdzieś może wypaść, że on z tej trasy spada, naprawdę pokazanie tego w wersji dywan, tym bardziej, że to jest takie klasyczne pudełko, naprawdę klasyczne pudełko po butach, i zaplanowanie tego z dzieciakami, pokazanie im tego w takiej opcji, gwarantuje później przejść dalej z dziećmi i to, że się nie zniechęcą wam w działaniu. Czasami jestem świadkiem takich sytuacji, że decydujecie się na wrzucenie danej aktywności, bo po prostu wam, jako dorosłym, wydaje się, że to będzie fajne. No i niestety czasem nas to gubi, ponieważ moment, w którym to będzie niedostosowane do dzieciaków i okaże się za trudne, poskutkuje tym, że, bum, że one tego nie przejdą dalej, tak? Więc będą się złościć, będą testować. Fakt, w pewnym momencie człowiek już po prostu zapamiętuje tą sekwencję ruchów, tak? Zapamiętuje ją do tego stopnia, że te kolejne ruchy wykonuje wręcz intuicyjnie, tak? Nie wiem, czy wy tak macie, jak gracie, że w pewnym momencie już same palce chodzą i już wiecie, co się miało zadziać. Natomiast tam później przy tym etapie 11-12 tam się pojawiają takie przejścia i inne rzeczy, nie zdradzę nic więcej, bo na pewno dzisiaj będziecie grały. Natomiast zachęcam do tego, żeby takie aktywności dawać dzieciakom na macie, właśnie w offline. To spowoduje, że dzieci wam chętniej podejdą do tego działania później. Prowadzenie czasami dzieciaków w jakąś trudną aktywność, tak trochę na zasadzie na głęboką wodę, może mieć całkowicie odwrotny skutek. Więc absolutnie nam na tym nie zależy. Dziewczyny, wciągnęłyście się, tak? A tu jeszcze dwie gry, słuchajcie. Tu jeszcze dwie gry. Się już kręcę normalnie. Wciągnęłyście się chyba. Słuchajcie, na tej samej stronie znajdziecie kolejną świetną grę do wprowadzenia na macie. Ona się zwykle pojawia tu na dole. To jest Color Fill. Ta. Color Fill. I teraz oczywiście na macie w mniejszym zakresie. Natomiast zabawa polega na tym, że wybiera się jeden z tych kolorów, które są na dole, z 6 opcji. I w momencie, kiedy kliknę kolor, który tutaj będzie mi się podobał, to ten kolor zjada tak jakby ten... A! Link! Już! Bo pograć nie możecie. A słuchajcie, bo mi się ten czat tu gdzieś wyświetla tak osobno. Dobra. Dobra. Kiedy klikniemy kolor, albo może tak. Kolor, który wybierzemy, to ma być taki kolor, którego mamy dużo w sąsiedztwie. W sąsiedztwie, patrząc od lewej strony. Klikam żółty. Teraz popatrzcie. To, co było niebieskie, zmieniło się na żółte. Teraz ten żółty będzie pochłaniał inne kolory, więc wszystko, co jest żółte tutaj, zje te kolejne. Więc klikam na fioletowy, żeby się zamieniło dalej. Żdąg. 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 Cała magia polega na tym,
że trzeba to zrobić w 22 ruchach, żeby wygrać. I muszę Wam powiedzieć, że to nie jest takie proste. Mam świadomość, że na macie to musi być mniejszy zakres ruchu, ale chodzi o pokazanie mechanizmu. O, mam dwa ruchy, słuchajcie, no już posprzątałam. No niestety. Chwila, słuchajcie, dla Was, żeby spróbować zagrać. A ja muszę Wam powiedzieć, że dodatkowym atutem gry oblong oraz gry color fill jest, no może nie color fill, ale oblong jest to, że można w nią zagrać przy użyciu makey makey. Ale to pewnie na kolejnym makey makey nucowym webinarze będziecie mogły zobaczyć. O tym zaraz. Czekam na Wasze wyniki. Może dziewczyny, dawajcie czasem jakieś znaki życia, bo ja się boję, że wiecie, ja do ściany mówię. W sumie takie straszne. Bartka, ktoś mi kiedyś powiedział, że mogę bajki na dobranoc opowiadać, więc może. No to dobrze, to jak się bawicie, to o to chodzi. Super. Świetnie, dziewczyny, to dobrze, to jeszcze Wam daję chwilę. I pokazuję jeszcze dwie rzeczy. Słuchajcie, takim przeciwieństwem color fill może być z kolei takie zadanie. Ja je znalazłam na blogu. To nie jest moja praca, żeby była jasność, ale znalazłam jako blog, jako inspirację. Tu z kolei trochę odwrotna sytuacja. Mamy... O proszę, Basiu, dzieci, to świetnie. Słuchajcie, tu sytuacja jest nieco odwrotna, dlatego że tutaj pracujemy na czterech kolorach. Na czterech kolorach i mamy tak pomalować figury, żeby z kolei żaden kolor się nie powtórzył. Fajne jest to, że można sobie tylko patrzeć wzór, tak? Można sobie wydrukować tą stronę i podpatrzeć wzór. Więc jest to też opcja do tego, żeby dzieciom zaprezentować dany kwadracik. Dzieci próbują, a potem sprawdzamy rozwiązanie. Udało się, Ania, świetnie! No to słuchajcie, wersja papierowa. Troszkę podobne, jeśli chodzi o wizualny aspekt, natomiast pomyślę już nieco inne, ponieważ to może być takie przeskok. Słuchajcie, tam się te kolory nakładały, natomiast tutaj absolutnie nie mogą się powtórzyć. No i powiem Wam szczerze, że spędza sens powiek dzieciakom. Spędza sens powiek. Natomiast zdecydowanym atutem jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że jest ten wzór, czyli możecie już wzory mieć gotowe gdzieś tam dla siebie i mamy ten moment, kiedy dziecko samo weryfikuje informacje, czy ona była trafiona, czy nie. Ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczna forma pracy, kiedy dajemy możliwość dziecku samodzielnego zweryfikowania zadania. To wymaga ogromu skupienia. A my bardzo często jesteśmy takimi odkreślaczami, niestety. A to źle, to źle, to źle, to dobra, to dobrze, to nie ten. Może czasem warto jednak, albo zdecydowanie warto w takiej opcji. Ja nie ukrywam, że otóż wprowadziłam taką metodę pracy, że właśnie dzieci wzajemnie monitorują swoją pracę, korygują, mogą sobie to zweryfikować, to pracuje mi się naprawdę dużo łatwiej. Tak, kolorują te karty, kolorują te karty. Natomiast słuchajcie, wiecie co? Tu, ja nie mam tu. Wiecie co, ja Wam wrzucę tutaj bezpośrednio link i tam, widzicie, bo po zapisaniu bodajże tutaj do newslettera
dostaje się te puzzle w wersji do wydrukowania. If you want to download, tak? Widzisz? Mamy opcję pobrania. Tylko trzeba się zapisać do newslettera. I one przychodzą bezpłatnie. To jest też taki w ogóle ciekawy blog, tak ogółem. Tech Mama. Więc można się zapisać i te karty przyjdą w formie PDF-u, tak jak tutaj chłopiec uzupełnia. Tak? No i to też rzecz do ułożenia na macie, zwróćcie uwagę. Bez obaw, nie? No i wiecie co, dziewczyny, tak naprawdę taka ostatnia gra, to już taka naprawdę, że wciąga i też jest do zrobienia w wersji dywanowej. To są kwadraty. Kto zna? Jezu, jakie tu mam ciemno już. Słuchajcie, kto zna? Jak mnie to cieszy, że słuchajcie, że ktoś nie zna. Uwaga, poruszamy się kwadratem, klikając na niego. I teraz jak kliknę, to przesunął się o jedno pole, ale on się przesuwa w tą stronę, którą pokazuje strzałka. Czyli mam klikać i on się przesunie. Podejrzewam, że powinno Wam się skojarzyć z pewną aplikacją. Ale to pewno ma kiedyś. I teraz klikam niebieskie, wchodzi na niebieskie. Popatrzcie, dochodzą nowe elementy. No powiedzcie, z czym Wam się kojarzy. Jak już dochodzą nowe... Tak, dokładnie, z Bit by Bitem. Dokładnie, mi też z Bit by Bitem. Tylko wiecie, co to jest świetne? Że... A zresztą, gramy jednocześnie, słuchajcie. To jest gra o kwadratach. No ale popatrzcie, co się dzieje tu. Ten kwadrat nie dojdzie do tej kropki, bo on może iść tylko prosto. Jak myślicie, co mogę zrobić? Co mogę zrobić, żeby się udało mi wykonać to zadanie? Macie jakiś pomysł? No, dobry skrót myślowy. Kwadrat jedzie na kwadracie. Otóż mogę przesunąć niebieskim kwadratem czerwony. Czyli kwadraty mają możliwość przesuwania się. No to dziewczyny, 5 minut na działanie. 5 minut na działanie. A Jezus! Ja słuchajcie, no widzicie, nie trzeba pilnować. Tak to jest, jak sobie wrzucę coś ja i po prostu potem nie popatrzę. Ciekawa jestem, słuchajcie, komu się uda i gdzie dotrze. To jest gra na odstresowanie, słuchajcie, na przerwie. Zdecydowanie. To pojawiam się za 3 minut, zobaczymy jakie osiągi.
No i jak dziewczyny, gdzie jesteśmy? Ja ci chyba muszę moją lampkę włączyć normalnie. Światło, idę poszukać światła. Ja cię, o dziwo, lampa działa. Znaczy nie ta z tyłu, bo było jakieś takie w ogóle kosmiczne światło. Masz się ze mnie śmieje. Mój już przestał. Słuchajcie, tak naprawdę planując ten webinar miałam problem z określeniem, ile czasu nawet nam to zajmie tak technicznie. Zwróćcie uwagę, że miałaś tylko jedną przerwę. Offline? Ja uważam, że to jest taka przestrzeń, która jest doskonałą podbudówką, jakby to można było powiedzieć, doskonałym przygotowaniem do tego, żeby online był po prostu łatwy, po prostu łatwy. Ja zawsze powtarzam i powtórzę również Wam, że kiedy ja zaczynałam interesować się kodowaniem, to ja byłam takim typem nauczyciela, który naprawdę chciał się dorwać tylko do tabletów. I kiedy przeżyłam swoje pierwsze porażki z tym, że chciałam dzieci właśnie za szybko pewne rzeczy wpuścić, bo wydawało mi się, że są gotowe, to uświadomiłam sobie, jak jeszcze spora droga przede mną, żeby przygotować dzieci do tego, żeby płynnie działały w online. Teraz pokazaniem jakiejś nowej strony, aplikacji, zaplanowanie czegoś, ustalenie pewnych rzeczy, już weszło im w krew, więc tak naprawdę mam ogromny komfort pracy już teraz z moimi uczniami. Jako, że oddaję klasę trzecią, to myślę sobie, że jeszcze więcej mogłabym z nimi zrobić teraz, mając te wszystkie informacje. Myślę, że wykorzystam to przy kolejnej grupie i na pewno będę starała się, żeby wyciągnęli z tego jeszcze więcej, żeby potem faktycznie byli mistrzami, ale myślę, że już w tych drobnych obszarach nimi są. Zależało mi, żeby podczas dzisiejszego webinaru pokazać Wam nowe inspiracje na działanie off, które ja rozumiem pod zarówno działanie z mapą, jak i działanie z kubeczkami, jak i działanie w terenie, jak i działanie, jakby nie było, z jakąś kartą, z czymś gotowym. Przy jednoczesnym pokazaniu, że ten sprzęt nie musi się w sali kurzyć, dlatego że w formie utrwalenia, podsumowania, czasami przypomnienia, jeśli rozłożycie coś na macie i to zajmuje bardzo dużo czasu, a potem chcecie to odświeżyć, to taka wersja, która jest wersją internetową, jest świetną sprawą, jeśli chodzi o szybkie odświeżenie tematu, przywrócenie wątku, przypomnienie dzieciom, jakie informacje zdobyły na wcześniejszych zajęciach. I takie płynne jednak poruszanie się między off a on. I chociaż dla niektórych dalej ta przestrzeń off jest bardziej sprzyjająca, dla innych właśnie przestrzeń on, to mam nadzieję, że podczas dzisiejszego webinaru pokazałam, że to wcale nie musi być tak, że to się musi ze sobą siłować. To idzie cały czas w parze z sobą i może się pięknie uzupełniać. Mam nadzieję, że te pomysły były dla Was pomysłami inspirującymi i nowymi, że część z nich wykorzystacie podczas zajęć. Jeśli coś było niejasne, coś wymaga doprecyzowania, to bardzo Was proszę, żeby ten czas, który mamy teraz jeszcze do godziny 21, poświęcić na pytania. Jeśli któraś z Was ma swój pomysł, który się świetnie sprawdził, ma jakiś ciekawy link do wrzucenia, to zachęcam, żeby na czacie podzielić się tymi informacjami. Jeśli jeszcze czegoś potrzebujecie się w jakiejś kwestii doradzić, to również tutaj po to jestem. Natomiast jeśli któraś z Was będzie uciekała z naszego webinaru, bądź już tam gdzieś czmykała, bądź zasypia, to sobie powolutku, bo miała ciężki dzień, to zachęcam do tego, żebyście też wrzuciły taką informację zwrotną po webinarze, co było ok, co ewentualnie uzupełnić, ponieważ dla mnie osobiście jest to bardzo cenna informacja, żebym wiedziała, jak do kolejnych takich zadań się przygotowywać. Gdybyście mogły mieć takie informacji zwrotnej napisać, co zdecydowanie na tak, co warto przygotować, co Wam się dzisiaj spodobało, czy w ogóle się Wam coś spodobało, to będę wdzięczna za taką informację na czacie. Mężowie też mogą w sumie pisać, dzieci, czemu nie?
Agata, czujesz sobie normalnie fankę? Kiedyś wam opowiem, jak się ciężko mówi do takiego komputera tyle godzin. Dzięki, Weronika. Może masz coś takiego, co się u was sprawdziło? Słuchajcie, my między trenerami wymieniamy się informacjami, ale czasem pewne rzeczy umkną. Może macie coś, co warto wrzucić, co się u was sprawdziło? No to Sylwia, widzę, że dzisiaj będziesz przeglądać cały internet, jak to było kiedyś w żarcie. Dzięki, Beata. Ja myślę, że to sporo też wykorzystasz, jeśli sama będziesz miała też jakieś propozycje, to wrzucaj, bo wiem, że jesteś również kopalnią wiedzy, więc zdecydowanie. Wiem, że troszkę poskakane te pomysły, ale starałam się pokazać to, z czego faktycznie korzystam, bo wydaje mi się, że to jest największa wartość. Oj, Ania, no to mogę pójść na szkolenie. Dziewczyny, czy jakieś pytania, czy jakieś propozycje? Chcecie jeszcze coś, co trzeba doprecyzować, uzupełnić? Ewentualnie chcecie mi zdać raport z barw szczęścia? Cokolwiek. A czy któraś z was, bo część pewnie już skończyła zajęcie, ale jeszcze któraś z was jest tutaj, ma przed sobą jeszcze jakąś taką sporą część zajęć, czy raczej już jesteście przy finale? A, jeszcze dwa. No, czyli jeszcze masz taką fajną możliwość, żeby sobie to zebrać i podsumować.